Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich w Krasnogródzie, na ganku Dworu Miłosza, pod taką dedykacją, którą każdy, kto tu przybywa, wpisuje sobie, mam nadzieję, do myśli, do serca. Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Strasznie dziękuję, że powracacie cały czas Państwo tutaj, że to już jest tradycja. Ten 14 sierpnia, pamiętanie Miłosza, że zawsze możemy go wspólnie spędzić, rozpoczynając modlitwą dla tych, którzy zawitali do kościółka w Żegarach o 16:00. Zawsze jest ten moment, żeby w ciszy i w modlitwie przywołać pamięć Miłosza. Po litewsku i po polsku u nas msza ekumeniczna, na tym pograniczu jest polsko-litewska, chociaż wszyscy są katolikami, ale języki tutaj mają swoje znaczenie. No i bardzo się cieszę, że powracają do nas goście, bohaterowie naszej dzisiejszej debaty. Jest z nami Irena Grudzińska-Gross. Witamy Cię, Ireno. Musisz sobie włączyć. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jest z nami Andrzej Franaszek. Witamy, Andrzeju. Dzień dobry Państwu. I jest z nami Mikołaj Nowak-Rogoziński. Witamy bardzo serdecznie. Troszkę to nie jest bezpośredni powód, ale w tle naszego spotkania będą trzy ważne książki, które ukazały się, których autorami są nasi goście. Książkę Miłosz i długi cień wojny Ireny Grudzińskiej-Gross wydaliśmy już jakiś czas temu, ale mam wrażenie, że ta książka tylko zyskuje na aktualności i chyba też troszkę o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Ukazała się w tym roku książka Andrzeja Franaszka Gwiazda Piołun, opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. Jego zbiór esejów biografisty Miłosza Herberta, a wkrótce Józefa Czapskiego, więc znajdziecie Państwo w tej książce wiele śladów pogłębiania jeszcze refleksji. Słowo wkrótce jest pięknym, pięknym zaklęciem. Dziękuję Ci, Krzysztofie. No, będziemy przyspieszali swoim czekaniem, nie doczekiwując. Bardzo jesteśmy tego oczywiście ciekawi. No i Czapski w tej książce, jak się Państwo domyślacie, zajmuje duże, ważne miejsce w dialogu z Miłoszem, w dialogu z Herbertem. Jest też osobno, są eseje Czapskiemu poświęcone. Są eseje wobec Miłosz Herbert, Miłosz Iwaszkiewicz, Różewicz. Także fascynująca lektura, która będzie też jakimś punktem odniesienia do naszej rozmowy. No i ukazała się niedawno w wydawnictwie Próby książka Józefa Czapskiego Dziennik Wojenny, której redaktorem jest Mikołaj Nowak-Rogoziński. Powiedzieć redaktorem takiej książki to jest powiedzieć bardzo niewiele, ale to jest wielka praca. Najpierw odczytania tego dziennika, której dokonał Janusz Nowak, a potem zredagowania, opracowania przypisów i całej opowieści wokół tej książki. Niebywałe wydarzenie redaktorskie również, poza samym faktem ukazania się wreszcie w całości dziennika wojennego Józefa Czapskiego. A Mikołaj jest jednocześnie osobą mieszkającą w Paryżu, która po prostu zajmuje się dziedzictwem i archiwum Józefa Czapskiego. Także tak się złożyło, że drogi Twoje, Mikołaju, Józefa Czapskiego na wiele lat chyba są już teraz połączone. Więc to są te trzy towarzyszące naszemu spotkaniu książki. Książka Dziennik Wojenny Czapskiego nie dotarła do nas. Miał tu w ogóle być z nami Marek Zagańczyk, szef wydawnictwa Próby, i ją przywieźć, ale różne powikłania
rodzinne sprawiły, że nie mógł do nas dotrzeć. Natomiast są z nami książki Andrzeja Franaszka i Ireny Grudzińskiej-Gross. Tam na stole z tyłu, gdyby ktoś z Państwa chciał zakupić, a potem uzyskać dedykację, to oczywiście jest taka możliwość. Dialog, czy Miłosz i Czapski w dialogu, to jest to, co nas dzisiaj będzie najbardziej interesowało, na ile postawy dzieła Czapskiego i Miłosza mówią do nas dzisiaj, na ile ich twórczość wpasowuje się, czy może być inspirująca wobec dramatów, problemów, które przeżywamy dzisiaj. To niewątpliwie jest temat, który skłonił nas do wymyślenia czy pomyślenia właśnie o takiej konstelacji i takim temacie naszej debaty. I chciałbym ją zacząć od zadania pytania Irenie Grudzińskiej-Gross. Książka Miłosz i długi cień wojny jest poświęcona między innymi stosunkowi Miłosza do wojny, do jego postawy podczas okupacji, podczas II wojny światowej, ale wszyscy jesteśmy świadomi, że dzisiaj mówienie o wojnie to ma też swoje odniesienie do tego, co się dzieje w Ukrainie oczywiście. I czy widzisz, Ireno, jakieś zależności, a może zmiany kontekstów twojego odczytywania Miłosza wobec tego, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie? Tak, ja napisałam tę książkę, to jest książka dosyć polemiczna. Napisałam ją zresztą przez długi okres czasu, ona się składa z tekstów, które się ukazywały stopniowo, w polemice dotyczącej interpretacji czynów zbrojnych polskich, to znaczy celebrowania tradycji poświęcenia życia jako najważniejszej służby dla kraju. Wydawało mi się, że w ten sposób, to znaczy ponieważ jest to ustawione tak polemicznie, obniża się wartość obywatelskich zobowiązań cywilnych. I celem tej książki było przeniesienie tych wartości takich jak honor, solidarność, właśnie solidarność wojskowa, właśnie do braterstwo, właśnie do cywila. To znaczy pokazanie tego, jak ważne jest myślenie o byciu Polakiem w sposób, który jest pacyfistyczny, powiedzmy to tak. Wydawało mi się, że to jest samobójcze, jeżeli się kontynuuje w czasach pokojowych tak aktywnego propagowania wojskowego wymiaru historii Polski. I oczywiście ta sytuacja, ten przekaz został poddany wątpliwość tym, co się wydarzyło 24 lutego tego roku, to znaczy inwazją Rosji na Ukrainę. Zresztą uświadomiło mi to również, ta inwazja uświadomiła mi fakt, że ona już trwała przedtem, tylko nie została w mojej wyobraźni, czy w moim zrozumieniu, nie została w pełni zrozumiana, tak jak na to zasługiwała. To znaczy, że jej groza została w jakiś sposób, utrzymywałam ją gdzieś na marginesie i jej konsekwencje.
ta inwazja spowodowała bardzo dużą rewizję w moich poglądach. To znaczy, to nie znaczy, że nie jestem za pacyfizmem, ale jak to, ale ponieważ ten kontekst się w pewnym sensie nie tyle zmienił, ile wyjaśnił, wróciłam do Simone Weil, która była, jak niektórzy z Państwa być może ją czytali, to była filozof, kobieta, filozof, która zginęła, umarła, raczej nie zginęła, podczas II wojny światowej i która była myślicielką chrześcijańską, będąc sama Żydówką i która miała okres, w którym nawoływała do tego, co się nazywa, po angielsku się nazywa non-violence. To znaczy takiego działania bezprzemocowego, odpowiadania, troszkę pójścia drogą Gandhiego, odpowiadania brakiem przemocy na przemoc. To znaczy ona uważała, że jedynym sposobem zwyciężenia przeciwko przemocy jest właśnie nieoddawanie tego samego, co się otrzymuje. Ona oczywiście musiała w którymś momencie zmienić zdanie, w momencie, w którym rozpoczęła się eksterminacja Żydów. Ale do tej chwili uważała, że jedynym sposobem po to, żeby wyjść w jakiś sposób z honorem, być może nie z życiem, ale z honorem, z tej sytuacji jest brak reakcji na przemoc. To jest bardzo trudne zagadnienie, z którym nie wiem, byłabym bardzo ciekawa, co Państwo uważacie na ten temat. Dlatego, że oczywiście nie można, moim zdaniem, nawoływać do tego, żeby Ukraina broniła się inaczej niż militarnie, ponieważ zostali napadnięci militarnie, muszą się bronić również tą samą bronią. To jest reguła, która być może jest regułą generalną. Tutaj mam, to znaczy, że człowiek się powinien bronić w ten sposób, w sposób, który jest odpowiedni do tego, jak się jest atakowanym. Tutaj przychodzi mi na myśl to słynne powiedzenie innej kobiety, też filozofki, Hanny Arendt, która wychowała się w rodzinie niemiecko-żydowskiej w Królewcu i która mówiła, że matka jej zawsze jej mówiła: jeżeli cię atakują jako Żydówkę, broń się jako Żydówka, nie broń się jako człowiek. Nie broń się jako nie broń się ogólnie, broń się właśnie w taki specyficzny, w taki konkretny bardzo sposób. Więc to są takie myśli, one są niekonkluzywne na ten właśnie temat, na temat, który mnie zmusi do tego, żebym dopisała coś albo przepisała jakieś fragmenty tej mojej książki. Jak teraz o tym mówisz, to sobie uzmysławiam, że jest w tym i twoim przewartościowaniu i w tym, co się przydarzyło Simone Weil, bo też pamiętamy, że ona już podczas wojny robiła wszystko, żeby ją zaciągnięto do armii. Mogła mieć bardzo łatwy pretekst powiedzieć, że i tak jestem słabego zdrowia i to nie jest dla mnie i w ogóle nie robić z tego problemu, ale natomiast manifestacyjnie chciała powiedzieć, że jednak jest gotowa walczyć. Co było też jakimś wzięciem odpowiedzialności na siebie takiej decyzji, ale to jest bardzo bliskie myśleniu i Gandhiego i tej tradycji wschodniej, to znaczy, że ahimsa, himsa to jest zło, które istnieje w świecie, atakuje, ahimsa to jest przeciwstawienie się złu i pytanie, jak się to zrobi,
nie ma żadnej generalnej definicji. Nie znaczy, że zawsze ma być polegać na odłożeniu broni. Gandhi wybrał taką drogę w takich uwarunkowaniach historycznych, a nie innych, a pod koniec swojego życia wyraźnie wskazywał, dystansując się do pacyfizmu, o tym, że są inne formy skutecznego walczenia zła w innych sytuacjach. Czyli my żeśmy jakby w tradycji zachodniej, teraz mówię, wyjęli jakiś wycinek, prawda, taki, który był na ten, a nie inny moment. Natomiast te postawy rzeczywiście się zmieniają bardzo. Przychodzi mi jeszcze, nie wiem, Dietrich Bonhoeffer, też pacyfista przed wojną. Człowiek duchowny, protestancki, który bierze udział w spisku na Hitlera i podejmuje decyzję, że jest gotów go zabić czy uśmiercić, jednocześnie mając poczucie, i to jest też chyba jakby wspólna cecha tych wyborów, że się bierze jednak jakąś winę na siebie. Bonhoeffer miał świadomość, że to nie jest bezwinne czy niewinne, ale jednak nie mógł i nie mógł inaczej, tak? To znaczy, i to była taka, a nie inna jego decyzja, i tak zresztą skończyło się jego życie, więc chciałbym teraz, ponieważ... Chciałam tak, tylko dodać, powiedz. Jeszcze, dlatego że mówimy tutaj o wyborach, o jednostkach, bardzo wybitnych jednostkach, które na ten temat napisały i które wprowadzały w życie w zasadzie te ich przekonania, ale również możemy pomyśleć na przykład o ruchu Solidarności, prawda? To znaczy o takich momentach w historii, w których zostanie podjęta grupowa decyzja o nieużywaniu przemocy, prawda? I ze względów często również, ponieważ przeciwnik jest zbyt silny, żeby to miało sens, ale również ze względów moralnych. I przecież jak pamiętamy, wiele z nas osób pamięta, jak wspaniały był ten ruch i ten gest. Mikołaju, chciałbym prosić ciebie teraz, żebyś wprowadził do tego naszego dyskursu o wojnie, czy o postawach wobec wojny, Józefa Czapskiego. Jak to było w jego przypadku? Jak to się stało, że ten człowiek idealista, który chciał gdzieś w Petersburgu zakładać falanster nowej duchowości chrześcijańskiej, przywidział mundur wojskowy, najpierw przeszedł, doświadczył I wojny światowej, II wojny światowej. Jaka była droga Czapskiego? Tak, najpierw powiem, że to, co mówiła Irena Grudzińska-Gross, jest taki dobry element łączący Czapskiego i Czesława Miłosza, i to jest właśnie Simone Weil. Simone Weil, która skądinąd jest odkryciem Czapskiego po wojnie, ta właśnie żydowska filozofka, która jest bardzo blisko chrześcijaństwa, ale jednak wystarczająco daleko, żeby tego chrześcijaństwa nie przyjmować. I Czapski dzieli się Simone Weil po wojnie z Czesławem Miłoszem w latach 50. i Czesław Miłosz wtedy dokonuje tego zupełnie wspaniałego przekładu wydanego przez Jerzego Giedroycia. Więc ta filozofka i bezwzględnie jej myślenie i o pacyfizmie, i o religii jest czymś, co Czapskiego i Miłosza łączy, ale i na pewno dzieli. Ale to są wielkie tematy, więc to wolałbym, żeby Andrzej Franaszek o tym opowiadał. Ale rzeczywiście Czapski jest przykładem w młodości skrajnego pacyfisty. Młody człowiek z całkiem przyzwoitej rodziny, trudno powiedzieć, kim się czujący, znaczy wychowywany w bardzo różny sposób. Przez matkę Austriaczkę wychowywany na Polaka, właściwie z zruszczonym ojcem, wyjeżdża do Korpusu Paziów w Petersburgu i ten Korpus Paziów w pewnym momencie jest rozpędzony. Korpus Paziów to była taka szkoła carska dla młodych oficerów, która była no, szczególnie elitarna.
I Czapski zaciąga się po odejściu z owego Korpusu Paziów, zaciąga się do polskiej, a tworzącej się właśnie polskiej armii. Przy czym Czapski jest człowiekiem nabuzowanym ideami. On właściwie jest takim nieznośnym ideowym młodzieńcem, który prowadził coś na kształt szkółek dla chłopów w ramach majątku swojego rodzinnego przyłuki, z siostrami wiecznie wymyślający rozmaite idee, ideologie, dyskutującym. No i jest pod ogromnym wpływem Tołstoja, który nawołuje do pacyfizmu, właściwie do nieprzeciwstawiania się złu wręcz. I Czapski uważa, że on jednak nie może walczyć, więc dezertuje z polskiej armii. Skądinąd sam fakt tego, że jest ze wspaniałej rodziny i tak ani inaczej się prezentuje, chyba powoduje, że nie został zastrzelony, bo fakt tego, że młody oficer nagle podchodzi do swojego przełożonego i mówi, ja jednak walczyć nie będę, chwilę po tym, jak się zaciągnął, to jednak, i to na dodatek w czasie wojny, prawda, to jest sytuacja wojenna. Jednak to były stare zwyczaje, karało się śmiercią. No ale on nie został ukarany śmiercią i założył rzeczywiście, tak jak wspominałeś, pojechał do Petersburga z Antonim Marylskim, z którym to wystąpił z tejże armii i założył komunę religijną, która miała modlić się za pokój na świecie, a Antoni Maryliński był kimś w rodzaju mesjasza i mistyka. No coś zupełnie nieznośnego, bardzo dusznego, bardzo ciężkiego. Przekonanie o tym, że naprawdę mogą coś zmienić w kilka osób. Oczywiście było to dosyć śmieszne, chociaż wszystkie perypetie składają się na dosyć fascynującą historię. Ale żeby kontynuować o pacyfizmie, wraca do Polski i w tejże Polsce no, ma kaca moralnego, bo widzi, że się wszystko kształtuje, więc idzie znowuż, znajduje się w Warszawie, idzie do generalicji, też ten rodzaj bezczelności, że mu wolno po prostu pójść i powiedzieć, prawda? I że on chce jednak jakoś się włączyć w armię, ale nie ma mowy o zabijaniu. On jest pacyfistą. No co już samo w sobie pokazuje, o czym na pewno będziemy jeszcze mówili, bo to jest zasadnicza różnica momentami między Miłoszem a Czapskim, pewien rodzaj odklejenia od rzeczywistości. Bo zaproponować, że weźmie się udział w wojnie, ale byleby to nie miało nic wspólnego z przemocą, prawda? To znaczy nie ma mowy. I rzeczywiście, ale no widzą, że jest wariatem, ale dają mu odpowiednie zadanie, skąd on dosyć niebezpieczne. Przypomnijmy, że Czapski miał niemalże 2 metry. Z daleka było widać dosyć hrabioską aparycję, więc w ramach zupełnie tajnej akcji jest wysłany do już właściwie sowieckiej Rosji w przebraniu. No wyobrażam sobie, jak Czapski jest po prostu nierozpoznawalny w przebraniu, żeby odnaleźć polskich oficerów. I tych oficerów, zaginionych oficerów, tych oficerów się nie udaje odnaleźć. Tam są spotkania z ważnymi bardzo komunistami, ze Stasową, ale to w tym wszystkim jest mało istotne. Ważne jest raczej to, co się dzieje, kiedy Czapski czeka na opuszczenie Petersburga. To znaczy Czapski puka, i to jest historia już trochę ograna przez samego Czapskiego, który pewnie opowiedział w różnych wersjach, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy opowiedział, w sensie opisał. To znaczy jak puka do drzwi, właściwie przypadkowo w Petersburgu widzi tabliczkę Mereszkowscy i wiedział, że Mereszkowscy są bardzo ważnym, znaczy dla niego byli to ważni pisarze Srebrnego wieku. I puka, Mereszkowski otwiera, Czapski mówi, że chce z nim porozmawiać o życiu, śmierci i o wojnie. Mereszkowski rozumie, że wariat, więc od razu zaprasza do domu, woła swoją żonę i wielką poetkę Zinaidę Gipius, mówi Zina, Zina, chodź, bardzo ciekawe. I to jest i zabawne, i nie, dlatego że Czapski na taki nabuzowany ideami potrzebuje jakiegoś przewodnika, bardzo wyraziście. Właściwie potrzebuje wskazania drogi i pozwolenia na tę drogę. To jest też u niego bardzo wyraźne. To znaczy, to jest dla niego zasadniczy moment, to spotkanie u Mereszkowskich w jego życiu i jest to moment, w którym
to ktoś za niego decyduje o tym, jak jego życie się potoczy. I jak Czapski mówi o tym, że on nie może zabijać, że tu jest wojna i tak dalej, wtedy Mereszkowski opowiada mu historię o rodzaj legendy o świętym Kasjanie i Mikołaju. I świętym Mikołaju, tak. I to jest właściwie, i to będzie koniec tej historii, jeśli chodzi o Czapskiego, to znaczy, i tutaj on wybiera tę drogę. To znaczy, Mereszkowski mówi, że jakby historia jest taka, że morał tej historii właściwie jest taki, że święty Kasjan, idąc do nieba, postanowił nie ubrudzić sobie szat ziemskimi problemami, zaś święty Mikołaj ubrudził sobie te szaty właśnie tym byciem blisko ziemi, prawda? To znaczy uczestnictwem w tym brudzie i grzechu, który się dzieje na świecie. I jak stają oni przed wejściem do nieba, tak to nazwijmy, to okazuje się nagle, że ten Kasjan czysty dostaje tylko raz w roku święto. To jest legenda prawosławna, prawda? Zaś święty Mikołaj za to, że ubrudził sobie szaty, bo to jest w tę stronę, mam nadzieję, że to święty Mikołaj sobie ubrudził, tak, prawda? To dobrze. Masz całkowitą rację. Nie, bo ja wiesz, to, żeby nie wyszło, wiesz, że Mikołaj. No i więc, a generalnie rzecz biorąc, Mikołaj, ten, który pobrudził sobie te szaty, ma święto ileś tam razy w roku. I ta dosyć prosta historyjka, ale która jest dosyć też, powiedziałbym, takim łopatologicznym banałem, prawda, była czymś, co Czapski zrozumiał jako obowiązek uczestnictwa w świecie. I w ramach tego obowiązku uczestnictwa, znaczy, że właściwie nawet nie tyle obowiązku, co że nie da się uciec. I że tak już po prostu jest. I to dążenie do świętości, bo ta mania mistyczna Czapskiego, znaczy ten kompletny, używając bardzo kolokwialnego języka, odpał, prawda, jaki ma co najmniej od czasów petersburskich, prawda, takiego przekonania, że jakimś mistycyzmem jesteśmy w stanie zmienić świat i zaprowadzić pokój, jakby wiąże się z takim dążeniem Czapskiego do świętości i przekonaniem o konieczności dążenia do świętości. I nagle Czapski rozumie, że on musi się pobrudzić, to znaczy, że inaczej się nie da. No i w ramach tego brudzenia się jest wojna i zarazem dzięki temu ja mam pracę, w tym sensie, że jest ten dziennik wojenny i tak dalej. No. Krzysztofie, czy mogę coś dodać? Tak, proszę. Najpierw powiem, że my co prawda siedzimy tutaj tak podzieleni, jak państwo widzicie, na bardzo wyraźne kwatery, prawda? I jak na jakimś ikonostasie być może, ale nie należy z tego wnosić, że stoją między nami jakieś niepokonywalne przegrody. Wręcz przeciwnie, chociaż w pewnych pasmach też, jak myślę, różnimy się. Ale kiedy zaczęliśmy tę rozmowę, ja oczywiście starałem się myśleć o tym, o czym mamy rozmawiać i miałem takie poczucie, że tych tematów jest niezwykle wiele. I że dodatkowo one są tak trudne, mówię to zupełnie bez jakiejś, nie wiem, kokieterii czy czegoś w tym stylu, że jest niesłychanie łatwo spłycić w takiej rozmowie, czy też może wyjaskrawić niesłusznie, niepotrzebnie, wyjaskrawić tracąc rozmaite odcienie. I gdybyśmy tutaj bardzo umownie powiedzieli, że Irena Grudzińska gros swojej książce, no i oczywiście swojej praktyce, coś własnej, egzystencjalnej i duchowej, jakby skłania się, powiedzmy, ku pacyfizmowi, jak sama piszesz w finale swojej książki, ku umownie mówiąc trochę kobiecemu punktowi widzenia, no to ja z kolei, też to mocno wyjaskrawiając, powiedziałbym, że jestem przeciwko pacyfizmowi i że uważam, że przemoc i zło jest niezbywalną cechą tego świata, w którym żyjemy. No i że niestety na zło trzeba odpowiadać złem i nie mamy po prostu żadnego wyboru. Ale ucieszyłem się z tego, że Mikołaj zdecydował się przytoczyć tę właśnie przypowieść o świętym Kasjanie i o świętym Mikołaju, ponieważ wydaje mi się, że ona jest pewnym symbolicznym zwornikiem rozmaitych tutaj tematów, czy w każdym razie możemy jej nadać taką rolę. Ja bym jeszcze dodał do niej tylko to, że święty Mikołaj nie zdecydował się pobrudzić swoje szaty, ale nie należy tego rozumieć właśnie przenośnie, metaforycznie. Nie chodziło o na przykład zanurzenie w grzechu czy w cielesności naszego życia, tylko że o to, że w tej przypowieści owych dwóch świętych zmierzało
drogą do raju. Droga była rosyjska, więc oczywiście zasadniczo, a także i Polska by mogła być w swoim czasie niezwykle błotnista. To jest frapujący szczegół u Dostojewskiego, na przykład w Biesach, że o wielkich ideach rozprawia się, brnąc po kolana nieledwie w błocie. I w tym błocie utkwił wóz, chłopski wóz, którego ten chłop i koń nie mógł po prostu wyciągnąć. No i właśnie święty Kasjan, tak jak to Mikołaj oczywiście zrekonstruował, doszedł do wniosku, że jest odświętnie ubrany, że można powiedzieć, że jego dusza jest przygotowana już na spotkanie z niebem, z Bogiem, więc on nie może po prostu pomóc temu człowiekowi, a święty Mikołaj zeskoczył z jakiegoś tam rowu, znaczy powiedzmy jakiegoś brzegu tej drogi, wpakował się do błota, pomógł temu chłopu wyciągnąć wóz, pomógł również temu koniowi, co akurat w przypadku Czapskiego mogło mieć pewne znaczenie, jeśli przypomnimy sobie piękną jego przypowieść też o spotkaniu dorożkarza i konia właśnie w rewolucyjnym Piotrogrodzie. I za to, że przedłożył pomoc, konkretną pomoc drugiemu człowiekowi nad ową doskonałość duchową, został nagrodzony owym właśnie poczwórnym świętym. I ciekawe jest, że rzeczywiście Czapski wielokrotnie przytaczał tę przypowieść, ale też czasem używał jej jako metafory własnego życia. I myślę, że ona bardzo dobrze oddaje różne cechy jego życia, jego zaangażowania w sprawy doczesnego świata, tak to nazwijmy. W jakimś z listów, już teraz uczciwie powiem, że nie pamiętam do kogo wysłany, mówi o sobie samym i o Jerzym Giedroyciu, że my jesteśmy jak ten święty Mikołaj i musimy ten nasz wóz kultury paryskiej jakoś wyciągnąć z tego bagna, pomóc przepaść. I to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście Czapski jest postacią o pewnych dążności do skrajności. No oczywiście ja bym nie zaryzykował słowa wariactwo, bo można też go wpisać w taką rosyjską tradycję poszukiwania Boga, bogoiskatielstwa. Niewątpliwie z bardzo dużym takim wychyleniem w kierunku idealizmu, czy dość naiwnego chwilami myślenia. On zresztą sam mówił, że kiedy był młodzieńcem i razem z siostrami wzrastał w majątku Przyłuki pod Mińskiem, to oni o wiele więcej wiedzieli na temat, powiedzmy, Romeo Rolanda i jego manifestów również pacyfistycznych, niż na temat życia chłopów w okolicznych wioskach. I tutaj zresztą to się bardzo ładnie by może łączyło z tą rozmową Krzysztofie, którą prowadziłeś z Marcy Shore parę dni temu, w tej rozmowie padł taki, już nie pamiętam kogo cytowaliście, mówiąc, że to wspaniale, że Iwan Karamazow postanawia zwrócić bilet Bogu z powodu jednej łzy dziecka, ale może większym pożytkiem byłoby, gdyby założył ochronkę dla tych dzieci. I Czapski uczy się tego, że od właśnie tego przechyłu, powiedzmy, czy takiej radykalności duchowej, której się faktycznie mu wydaje, że jeżeli Antoni Maryjski będzie klęczał na śniegu w Petersburgu, to może jakaś gigantyczna praca duchowa zostanie wykonana i świat się zmieni. Zresztą łączy Czapskiego i jego ten najbliższy krąg bardzo mocno z XIX stuleciem, polskim romantyzmem, kółkiem Towiańskiego, prawda, i całym takim właśnie przekonaniem o realności spraw duchowych, że on przechodzi do tego, co jest postawą zaangażowania. I to bardzo zresztą wyraźnie i pięknie moim zdaniem widać w dzienniku, rzeczywiście z niezwykłą, teraz nie mówię tego znów jako taki elementu dyskusji, tylko z najwyższą szczerością, niezwykle pieczołowicie odczytanym, zrekonstruowanym, opatrzonym takim rozumiejącym komentarzem przez Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego, że widać w tym człowieka, który z jednej strony tak naprawdę chciałby być przede wszystkim artystą, chciałby być malarzem, chciałby uzyskać zwolnienie od tych wszystkich obowiązków, które na nim ciążą, bo jest szefem tak zwanego Wydziału Propagandy Armii Andersa. Musi robić najrozmaitsze rzeczy, użerać się z drukarzami albo prosić tych drukarzy, żeby drukowali gazetę w upale gigantycznym. Użerać się przede wszystkim nieraz niekompetentnymi, w każdym razie pod tym względem niekompetentnymi przełożonymi, pisać rozmaite odczyty, i tak dalej, być mnóstwo rzeczy, które on często nazywał tak zwaną mysią bieganiną, nieustannym taką aktywnością, która go wyczerpywała, męczyła, marzył o tym, żeby zostać zdegradowanym, marzył o tym, żeby zachorować. Tak naprawdę dodatkowo jeszcze przeżywał
olbrzymią, traumatyczną miłość niespełnioną w tym samym czasie i wszystko by to go kierowało do skoncentrowania się na samym sobie. I jest w Czapskim taki nurt radykalnej religijności, która moim zdaniem jest religijnością też nieraz egoistyczną, która wyprowadza nas poza wspólnotę ludzką i mówi właśnie, jak mówił Czapski za świętą Teresą z Awila, ja i mój Bóg i koniec, i nie ma innego. Ale jednak jest w nim drugi bardzo silny biegun tego, nazwijmy to, postawy świętego Mikołaja. I on zapisuje w dzienniku w pewnym momencie, no dobrze, Józef Jarema, który też jest w armii, był jego przyjacielem czy kolegą, w każdym razie jednym z malarzy kapistów, mówi mu, daj spokój, rzuć to wszystko, ty jesteś malarzem, nie powinieneś poświęcać swojego powołania na rzecz tych czynności, które może wykonać ktoś inny. I on się to nie zgadza, on się rewoltuje, jakżeż to? Więc miałem wcześniej nie szukać moich zaginionych w Katyniu przyjaciół, miałem teraz porzucić tych, którzy razem ze mną pchają te taczki Giedroycia i innych, którzy są w tym wydziale, ja tego nie mogę zrobić. I to wydaje mi się być głęboko piękną postawą, co się również przekłada na to zaangażowanie w czynny opór. Tutaj możemy to za chwilę, że tak powiem, kontynuować, jak sądzę, wątek. Krzysztof daje mi już bardzo wyraźne znaki od kilku minut, że powinienem się powstrzymać, więc to wreszcie robię, ale chciałem tylko powiedzieć, że mnie osobiście bardzo się ta postawa Czapskiego, chwiejnego, niedoskonałego, egzaltowanego i tak dalej, ale jednak mającego tą mocną kotwicę w doczesnym świecie i w międzyludzkiej rzeczywistości, no bardzo mi się podoba. Ja bym chciała tutaj... Mikrofon. Działa. Chciałam tylko jakby rozwinąć to, co ty mówisz z tego, rozwinąć to przeciwstawienie, które ty zresztą warunkowo zrobiłeś, to znaczy między postawą kobiecą i postawą męską. Dlatego, że ja bym opisała to, co ty mówisz, to znaczy to, jak Czapski się zachowuje, jak on debatuje, poświęca część swoją potrzebę bycia artystą na spełnianie obowiązków, które są obowiązków solidarności, że to jest postawa kobieca. To jest postawa kobieca, to znaczy, jeżeli my będziemy używać tych terminów, dlatego że na przykład Stefan Chwin nazywa postawę Miłosza w stosunku powstania, jego postawę wobec powstania warszawskiego, jego nie pójście na walkę, przemyślenie tego i wybranie innej roli niż rola żołnierza, jako postawę kobiecą. I mnie się wydaje, że normalnie przeciwstawienie postawa kobieca, postawa męska jest bardzo spłaszczające. To znaczy mężczyzna to jest ten, co łapie za broń i wali do przodu, a kobieta wszędzie, proszę ciebie, całą tam w kuchence. Więc to nie przędzie w kuchence, Ireno. To przeciwstawienie musi być całkowicie zmodyfikowane. To znaczy, to jest postawa wojskowa, ja bym to nazwała postawą wojskową i postawą cywilną. Ja bym proponował, żebyśmy w to nie wprowadzali kategorii męskość i kobiecość, bo ona dodatkowo zagmatwa całą sprawę. Ale tak, dobrze, że tak mi się zdaje. Ale przeciwstawiać się oczywiście dodała, możemy. Wydaje mi się tak, bo to jest, bo to też mówi o, mówicie teraz o różnych liniach frontu walki, prawda? I że czyli o kobietach również walczących, tylko walczących inaczej, czy tych, którzy są kierowani pierwiastkiem żeńskim, prawda, bo to może być i oni mają różne inne fronty, to teraz bardzo mocno rezonuje dzisiaj wobec tych ludzi, którzy na przykład są dzisiaj w Polsce, a nie są w Ukrainie, tak? Czy oni zrezygnowali z walki, prawda? Czy oni też mają jakąś pracę, mają swój front walki, będąc tu w Polsce, w innych miejscach świata, niż na froncie. I to odpowiedzenie im dzisiaj, zdjęcie z nich tego ciężaru takiej wewnętrznej niemej winy, prawda? Że nas tam nie ma, bo nie będziemy tymi bohaterami, prawda? Że mogą być inne formy bohaterstwa, również inne fronty walki. O tym jest książka Ireny w dużej mierze również. I to warto pamiętać. Ale chciałbym teraz posunąć rozmowę dalej
w taką stronę. Tam jest, bo Andrzej przywołał rzeczywiście takie rozterki Czapskiego, który z jednej strony chciałby być malarzem, a z drugiej strony ma inne rzeczy do zrobienia, inne odpowiedzialności. Ale tam jest też więcej troszkę. To znaczy jest taki moment u Czapskiego w Dzienniku Wojennym, kiedy on mówi, że w ogóle te rzeczy nie muszą być od siebie rozdzielone. To znaczy, że Goya mógł malować podczas wojny, czy mógł malować, pamiętasz, Mikołaju, ten fragment, kiedy mówi, a gdybym ja zaczął tworzyć, biorąc swoje wojenne doświadczenie za źródło tworzenia, że może bym stworzył wielkie malarstwo właśnie dlatego, że mam taką drogę i takie doświadczenie życiowe i to miejsce, w którym jestem, przy armii Andersa teraz, że to również w tym sensie się nie rozdziela. Moje pytanie byłoby właśnie o ten styk życia i sztuki, bo on będzie trwał też po wojnie i oni obaj, to znaczy i Miłosz, i Czapski będą cały czas starali sobie odpowiedzieć na to pytanie już nie tylko o Mikołaja ubrodzoną szatę, ale te drogi Marty i Marii, prawda? Czyli tej, która oddaje się tylko kontemplacji, czystej medytacji i tej, która angażuje się w działanie życia i tak dalej. Że zdaje się, że dla nich ten podział ostry nie istniał. To znaczy przynajmniej próbowali go przełamywać, ale nie w takim sensie, że i można to i to, tylko że właściwie dzieło być może zyskać, czy może być prawdziwe, nie wiem, autentyczne. Nie wiem, jakby się to od strony Czapskiego Mikołaja na to zapatrywał. Spotkanie, styk życia ze sztuką. Tak, no to jest duży temat. To ja tak odpowiem niezbyt długo, ale naokoło. Wracając, bo to trzeba wrócić do Miłosza i do tych dwóch różnych postaw. Pamiętajmy, że w tych okresach, o których możemy mówić o postawie Czapskiego i Miłosza, bo tylko możemy porównywać tę postawę, czy jakby stosunek do wojny w trakcie II wojny światowej. Czapski jest w zupełnie innej sytuacji niż Miłosz. Znaczy on nie ma wyboru, czy pójdzie do armii, czy nie pójdzie do armii. On po prostu wychodzi z tą armią ze Związku Radzieckiego i ma tam bardzo wyraziste zadania. I tak jak mówi Andrzej Franaszek, Czapski decyduje się na to, żeby nie przyjmować postawy Józefa Jaremy, który też to był malarz, kapista, który również jest w armii i który właściwie jak może to siada i maluje i jakiekolwiek obowiązki z armii go kompletnie nie interesują. I jak wiesz, Andrzeju, zgadzam się generalnie, że biorąc z każdym superlatywem wokół Czapskiego, bo mam niestety stosunek wyznawcy. To znaczy mogę żartować o nim trochę, że był wariatem i tak dalej, ale no, to jest stosunek zupełnie miłosny, mimo że denerwuje mnie strasznie, a szczególnie tym dziennikiem mnie zmęczył nieprawdopodobnie, ale... On go nie pisał przeciwko tobie. Wiesz, że momentami miałem wątpliwości. Uważałem, że tam jest tyle złośliwości, wiesz, niewyraźnych. Nie, to było okropne. Ale... To jest trochę tak, że on decyduje się na to nie ze względu na wielką historię czy na wielkie przekonania. On ma wokół siebie tak naprawdę dwójkę, trójkę ludzi i czuje się odpowiedzialny za tych ludzi. On się nie czuje, on tej armii nie znosi. Właściwie wydawało mi się zawsze, znając teksty Czapskiego, że miał ogromny szacunek do Władysława Andersa i przekonanie, że ta armia miała sens i tak dalej. No. Z tego dziennika wynika, że no, on generalnie ma szacunek do ludzi, znaczy on bardzo lubi ludzi, jest dosyć skrajny. To znaczy on potrafi się bardzo zdenerwować na człowieka, zazwyczaj zresztą to zdenerwowanie przelewa wyłącznie na papier, bo tak nie za bardzo potrafi komuś powiedzieć coś niemiłego, ale to znaczy ta armia jest dla niego po pierwsze nieprzyjemna, to znaczy nie znajduje w niej nic specjalnie wartościowego. Uważa zarówno cały rząd londyński, jak i swoich przełożonych i generalicję
za właściwie błaznów. I to w bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu. Uważa, że są niesprawiedliwi i że kierują się tylko własnymi wojenkami. Mało tego, ten dziennik pokazuje, że Czapski jest w niewielkim stopniu zainteresowany, znaczy to może teraz zabrzmi okrutnie, ale rzeczywiście jego ciężar zainteresowań w trakcie wojny nie jest po stronie wojny, ani po stronie wielkich tragedii. To znaczy Czapski, który jest, tak jak mówisz, świadkiem Katynia i nie może zdradzić kolegów i musi jakby kontynuować w imię pamięci o nich, ale on kontynuuje tę pamięć pisząc, to znaczy twórczością, dlatego że w codzienności on się nimi właściwie w ogóle nie zajmuje. To znaczy to jest sprawa drugorzędna, to znaczy to jest, no nie wiem, jedna setna innych tematów. A o tym będziemy zaraz rozmawiali, ja tylko zrobię tę woltę a propos styku życia i twórczości. Co jest zresztą wspaniałe i u Miłosza, i u Czapskiego, to znaczy oni obaj uważają, że twórczości trzeba się oddać. To znaczy, że ona jest sprawą zasadniczą. To znaczy, że ona nie może być przez nikogo dyktowana. Czapski zresztą uważa w taki dosyć skrajny sposób, że malarstwo nie może być narzucane, to nie może być narzucany temat, to nie może być robione pod kogoś, dla kogoś i tak dalej. To samo, co jakby Miłosz. To znaczy, to ma być dyktowane, to ma płynąć z niego. Znaczy, ta bardzo osobista. Ale nie, to znaczy, armia w tym w ogóle nie pomaga. To znaczy, to, gdzie on mówi o tym, jak Goya mógłby malować obrazy wojenne, zresztą ten Goya, który był dla niego bardzo ważny, bo Goya raczej nauczył Czapskiego, że to jakby doświadczenie rzeczywistości, jakie mamy, nie w sensie historycznym, żeby pokazywać dane wydarzenia, bo to Czapskiego nie interesowało, ale pewne doświadczenie za pomocą formalnych środków, to znaczy, czy te obrazy będą ciemne i dosyć przerażające, czy będą jakby taką ekspresją koloru, to znaczy taką fontanną koloru. I że ten dualizm można połączyć, znaczy można malować i tak. A to, gdzie on pisze, to są takie zresztą momentami wzruszająco naiwne myślenie w dzienniku, że może on mógłby być tym żołnierzem i cały czas wszystko robić, tak jak Felix Topolski, który był rodzajem autora komiksów, to znaczy po prostu co chwilę robił rodzaj takich relacji z tego, co się dzieje w armii. Czapski sobie myślał, no może ja też tak mogę robić, może ja bym codziennie mógł rysować i oni wszyscy by uważali, że ja wykonuję swoją robotę w armii, w biurze i w propagandzie. Ale zasadniczo to ja bym, jeśli chodzi o jego stosunek do twórczości i do armii, tego, co się dzieje, to sprowadził do takiego cytatu, kiedy Czapski w bibliotece ambasadora Stanisława Kota w Kujbyszewie znajduje taką antologię rosyjską, gdzie są cytaty z różnych, gdzie są po prostu listy różnych artystów, różnych wielkich artystów francuskich. I między innymi Czapski wpisuje co najmniej dwa razy albo trzy razy do dziennika taki fragment z listu Ingres do swojego przyjaciela, również artysty Filiberta, gdzie on pisze o tym, że właściwie przyjeźdź do Florencji, tu jest najlepiej, dlatego że można się oddać wyłącznie malowaniu. To znaczy rano pijesz kawę, tu jest pani, która się tym zajmuje i w ogóle, czy ja to troszeczkę spłycam, prawda? Ale że jest bardzo wyrazista konstrukcja dnia, ty niczym innym się nie musisz zajmować, tylko malarstwem. I to jest dla niego ideał. To znaczy to jest ten Czapski, który marzy o tym i on uważa, że to jest jego prawdziwe powołanie. A ta wojna to wszystko jest dodatek, ale tu będzie Andrzej, mam nadzieję, polemizował. I tutaj są... Ja tylko chcę, poczekaj, zanim powiesz, to chcę tylko przywołać ten fragment z dziennika wojennego, kiedy Czapski właśnie, to jest z 12 lutego 1944 roku, kiedy zastanawia się odejść teraz z armii, tkwić w jakimś Bejrucie czy nawet Kairze, by zupełnie odejść od wojny, od tego całego zespołu spraw, które nienawidzę i kocham. Odejść od tematu, który dziś jest przecie i moim najgłówniejszym buntem, to można, ale czy właśnie na drodze mojej nie może być próba nowa, nie odchodzić od tematu? Czy być malarzem w pracowni, gdzieś zupełnie obok życia dzisiejszego, czy w środku życia, w tłumie polskim i narodowym? Myślę dalej, to jest droga trudniejsza i właśnie może moja, rewolucyjna i reakcyjna wobec czystych artystów, bo chcę, by był temat. No to chcę iść.
zbudować może kładkę między dwiema dziedzinami, która jedna, jak i druga są moje. Malarstwo i ludzie. Aktualność. Dlaczego Goya mógł malować rozstrzeliwanie pod Madrytem? Czy nie czas wyzwolić się z urazu z walki z korsarzami? Nie widzę zupełnie, kto by mógł to dzisiaj zrobić bardziej ode mnie. To tylko do tego, o czym teraz mówimy, pytania i też takiego, bo to jest, już nie tylko chodzi o wojnę, prawda, tylko chodzi o ludzie, prawda, jest sztuka i ludzie i to, bo myślę, że to też będzie potem temat dla Miłosza, prawda, czy, że jednemu i drugiemu, mimo że nie wiem, jakby się srożyli i narażali ludziom i ich prowokowali, to jednak nie mogą się od nich oderwać, są jakby ciągle współczuwający, współrozmawiający w jakimś dialogu i że mocno to charakteryzuje potem ich twórczość. I tutaj znowu pojawia się niestety, albo stety, szereg tematów. Wydaje mi się, że uda mi się może trzy z nich na przykład przynajmniej poruszyć. Żadną miarą nie chcę tutaj polemizować z Mikołajem, tylko raczej może dopowiadając na przykład. Może po pierwsze powiedzmy, że kiedy czytałem Dziennik Wojenny, pomyślałem sobie, że on jest jakby niesłychanym, może wręcz niesłychanym w naszej kulturze zapisem antystereotypu. Jeżeli życiorys Czapskiego w jakichś jego pasmach możemy skonstruować właśnie dość stereotypowo, czyli żołnierz, właśnie żołnierz armii Andersa, uchodźca, emigrant, ten, kto podtrzymuje polskość na uchodźstwie, to ten dziennik pokazuje nam, jak bardzo skomplikowana, jak o wiele bardziej skomplikowana jest, przepraszam za lekko patetyczny ton, dusza ludzka niż jakiekolwiek takie próby pochwycenia jej stereotyp. Nawet jeżeli to jest pozytywny stereotyp, oczywiście. Ja sobie wyobraziłem przez moment, że ten dziennik trochę przypomina, no powiedzmy, tort. Jak Państwo wiecie, jak wygląda tort weselny, zwykle składa się powiedzmy z trzech warstw. Ta pierwsza warstwa jest najmniejsza i na niej byśmy sobie mogli wyobrazić taką figurkę, no tylko nie państwa młodych, tylko właśnie wysokiego żołnierza, majora, prawda, czy rotmistrza Józefa Czapskiego w mundurze. I to jest ta jego funkcja by oficjalna, myślenie o Polsce, o polityce, albo i spełnianie tych rozmaitych też oficjalnych funkcji. Warstwa druga, znacznie już większa, ale chociaż nie aż tak duża jeszcze, o ciemniejszej, powiedzmy, ciemniejszej w znaczeniu bogactwa tonacji, to jest jego zaangażowanie w myślenie o Polsce, ale nie to armijne, nieoficjalne, tylko odsłania się nam Czapski jako ni mniej, ni więcej, tylko uczestnik konspiracji w armii Andersa, zastanawiający się nad tym, czy być może, tu już tutaj wyjaskrawiam mocno, obalenie władzy generała Sikorskiego i obalenie rządu londyńskiego przez właśnie przedstawicieli tejże armii nie jest pozytywnym dla Polski gestem, który wręcz odsłania się, to jest dla mnie było najciekawsze, że odsłania swoje jakieś własne tak naprawdę poważne zaangażowania czy ambicje polityczne. Przypomina, że przed laty chciał być adiutantem Piłsudskiego, że to było jakieś jego marzenie, że oto właśnie on w tej roli. On oczywiście nie chce zostać ministrem czy kimś takim, to jasne, ale że jednak jest poważnie w to zaangażowany. Czasem może trochę naiwnie, może trochę wyolbrzymiając swoją ewentualną rolę. Trudno to ocenić oczywiście, ale jednak to jest ta istotna część jego osobowości się tym zajmuje. I wreszcie jest ta najbardziej rozległa i w pewien sposób najciemniejsza warstwa. To jest człowiek zakochany i zakochany artysta. To znaczy człowiek desperacko zakochany w pewnym oficerze młodszym od siebie. Mikołaj świadomie nie dekonspiruje tego człowieka w swoich komentarzach. Ja też tego w takim razie tutaj nie będę robił. Nie ma też to oczywiście dla nas żadnego znaczenia. Ale widać, że to jest takie udręczające uczucie, kiedy po prostu autor dziennika, bo dziennik Czapskiego jest dziennikiem naprawdę intymnym. To nie jest dziennik ani Gombrowicza późniejszy, ani Herlinga Grudzińskiego, które były przeznaczone do publikacji, ani nawet powiedzmy dziennik Jana Józefa Szczepańskiego. To jest naprawdę najbardziej intymny dziennik, jaki możemy sobie wyobrazić. I on dzień po dniu zapisuje swoje udręczenie.
To zresztą czasem dla czytelnika jest męczące, bo to jest powracający ból, samotność, pożądanie również czasem zapisywane. Ale to, co jest znów bardzo ciekawe, i to mówię cały czas o tej antystereotypiczności Czapskiego, to jest to, że on jest równocześnie w tym, ma tą taki odcień zimna artysty, który mówi sobie coś takiego, to jest okropne, to jest mój ból, to jest moje cierpienie, ja pragnę tego człowieka, ja chcę dobrze dla niego, wzruszam ten człowiek, ale ja wiem, że to cierpienie mnie coś daje jako artyście, bo ono mnie wyrywa z takiej rutyny życia. To są rany, ale to są cenne czy bezcenne rany, które mnie budują. I to kiedyś minie, ja wiem, że kiedyś to też stracę tę miłość, tak jak straciłem inne, które mnie druzgotały przed laty, ale ja z tego coś wyniosę. I to było właśnie dla mnie, jak mówię, bardzo ciekawe, bo to by z łatwością mógł powiedzieć Miłosz. Przecież jak wiemy dobrze, Miłosz napisał, że poeci liryczni mają zwykle zimne serca, taka jest cena. Ale my Czapskiego z takim myśleniem nie kojarzymy. On się tutaj bardzo ciekawie, przejmująco, jak moim przynajmniej zdaniem, odsłania. W tym jeszcze, bo małe uzupełnienie, że Czapski nie tylko walczył jako człowiek, który nie chce zabijać, a idzie do armii. Czapski był też dowódcą oddziału, otrzymał virtuti militari, walczył w sensie dosłownym. No, nie wiemy, czy zabił kogoś, czy nie, ale był w sytuacjach takich, których nie mógł po prostu zlekceważyć faktu, że do niego oraz jego żołnierzy strzelają, więc on też musiał to robić. Ja miałem okazję czytać taką noteczkę, powiedzmy, osobową żołnierza i oficera Józefa Czapskiego i właśnie ze zdumieniem przeczytałem tam pochwały jego rozmaitych przełożonych za kampanię roku 1920, kiedy oni piszą o bardzo zdyscyplinowanym, zachowującym zimną krew dowódcy. To się nawet kłóci z własnymi wspomnieniami Czapskiego, ale tak był też postrzegany, więc ta osobowość jest jeszcze bardziej, powiedzmy, złożona czy wielowymiarowa. Ale wydaje mi się, że najciekawsze, co się pojawiło w tych naszych wypowiedziach, w tym przynajmniej momencie i co jakoś też nas łączy, tak sądzę, to jest indywidualność, indywidualne podejście, indywidualna decyzja, indywidualne więzi międzyludzkie. To jest to, o czym mówił Mikołaj, że dla Czapskiego Polska, on to zresztą mówi expressis verbis, zapisuje, to nie jest pewien konstrukt historyczny, polityczny, ideowy. Tak naprawdę to są dla niego konkretni ludzie. Jego rodzina, Ludwik Hering, konkretne jednostki, z którymi wiążą. Armia, to jest parę osób, które uważa za piękne w różnym sensie tego słowa, przede wszystkim duchowym sensie, które dają, obcowanie z nim daje mu radość, to dla nich przede wszystkim robi to, co robi. I myślę, że to nas trochę prowadzi, jak w moim wyobrażeniu nas to prowadzi, w kierunku etyki, no właśnie indywidualnej więzi. Dla mnie najpiękniejsze to, co się wydarzyło w trakcie już trwania wojny w Ukrainie i najbardziej dla mnie jakimś poruszającym faktem, było to, że mnóstwo, paręset tysięcy mężczyzn głównie oczywiście, no ale taka już jest tutaj na ogół jednak mimo wszystko podział, Ukraińców przebywających poza Ukrainą w trakcie wybuchu tej fazy wojny, no tej najbardziej otwartej i dramatycznej wojny, wróciło do Ukrainy, prawda? I oni przecież wracali też raczej nie z powodu pewnego abstraktu kulturowego, nie wiem, hymnu, flagi państwowej, ale zapewne powodowani myślą o tym, że tam są ich bliscy albo inni ludzie, ich bliźni, którzy będą walczyć i będą zabijani i nie chcieli po prostu pozostać poza tą wspólnotą. I tu jest mi bardzo też jakoś blisko do pewnych postaw związanych z Powstaniem Warszawskim, no powiedzmy, i współczesnych postaw, nie wiem, takiego Serhija Żadana na przykład, prawda, który mógłby pewnie z łatwością być na jakimś stypendium w Berlinie i tam pisać o Ukrainie i mógłby nawet, może nawet szczerze powiedzieć, że on więcej jest w stanie zrobić w ten sposób niż przygotowując pomoc humanitarną lub walcząc na froncie, ale z historycznych z kolei sytuacji, no to mamy ten dramatyczny przykład Krzysztofa Baczyńskiego, który był odsyłany przez swoich dowódców gdzieś na tyły, że tak powiem, do innych oddziałów, a na swoje życzenie, wiedząc o tym, że właściwie przecież nie jest
no, delikatnym jest, nie jest typem żołnierza, no, chciał walczyć, wiemy doskonale, jak to się skończyło. Ja nie mówię, nie przedstawiam w tej chwili apologii polskiej romantyczno-tanatologicznej kultury, ale apologię postawy wierności, wierności konkretnym ludzkim istnieniom. I to chciałem dodać, a ten sygnał dźwiękowy traktuję jednoznacznie. Nie, wiesz, ja bym tutaj może tylko jedną rzecz chciał powiedzieć też do jakby w stronę Ireny i Andrzeja. To znaczy, że to, co powiedziałeś o heroizmie powrotu, prawda, teraz. Wydaje mi się, że zarówno dla Miłosza to właściwie mam pewność, mimo że nie znam się specjalnie na Miłoszu, ale i dla Czapskiego to byłoby nie tyle, nie ma słowa nie do przyjęcia, to nie byłby ich wybór. Sądzę, że Czapski by po prostu nie wrócił. Wiem, że to jest straszne takie mówienie, to znaczy, czy, no bo to jest, nie ma ich tutaj teraz, prawda? Ale Czapski nie poświęciłby, wydaje mi się, świadomie i dobrowolnie życia w bitwie. To znaczy, gdyby miał go poświęcić za Ludwika Heringa, gdyby miał go poświęcić za Marynię Czapską. Dokładnie chciałem zapytać, tak co by było, gdyby Ludwik Hering został zmobilizowany i wysłany na front? Bardzo możliwe, żeby za Ludwikiem pojechał. No właśnie. Ale tylko za Ludwikiem. Rozumiesz? Ale nie pojechałby za ojczyzną. Po prostu, gdyby miał możliwość wyjechania na Bahamy, może akurat nie tam, ale to brzmi okropnie i może, i właściwie, co jest przerażające. Wiesz, nie jest to takie proste, bo z drugiej strony on w tym dzienniku marzy chwilami, ma sam świadomość, że to są naiwne marzenia, ale marzy o złożeniu wręcz ofiary z samego siebie. Są takie dwa przynajmniej pasusy. Raz mowa o jakimś antysemickim rozkazie jednego z jego przełożonych i on sobie wyobraża, że on wystąpi przed front, sprzeciwi się temu i że on jest gotowy, że go rozstrzelają, prawda? Ale wydaje mu się, że właśnie złoży ofiarę z samego siebie i da, no przynajmniej da świadectwo w prawdzie, a tak naprawdę chyba myśli o tym, że jego postawa przemieni innych, bo jest jeszcze, jak napisała Maria Janion, Czapski jest artystą przemienienia. Jest człowiekiem, który marzy o tym, że ludzie się przemienią, że właśnie choćby nawet śmierć w czasie wojny, śmierć ich kolegów, przyjaciół, tych, którzy pozostali przy życiu, jakoś przemieni. No, potem się rozczarowuje, ty zaczynasz nawet komentarz do dziennika o tym właśnie, że taki opis rozczarowania, który on umieszcza później w Na nieludzkiej ziemi, rozczarowania tym, że ludzi nie przemieniło, że oto widzi Polaków wyzwolonych z obozów, z zakładów pracy w Związku Sowieckim, którzy spokojnie nie są teraz czyściejsi, lepsi, są mniej więcej tacy sami, no wracają po prostu do swojej formy. Ale może jeszcze tylko jedno bym dodał i już zdecydowanie chciałbym oddać głos Irenie Grudzińskiej, bo tutaj dorwałem się do mikrofonu z charakterystyczną dla siebie miłością własną, że to skoncentrowanie na sztuce, sztuka kontra ludzie albo sztuka i ludzie budowało pewne podobieństwo między Miłoszem i Czapskim, ale też różnice. Że oni byli, tutaj przynajmniej mnie się wydaje, że w dwóch pasmach się różnili. Czapski w o wiele większym stopniu był kimś, kogo ja bym nazwał męczennikiem sztuki. To znaczy artystą, który odczuwał miał taką konstytucję duchową, która zmuszała go, żeby właściwie rezygnować ze wszystkiego innego, co nie jest sztuką. Albo prawie ze wszystkiego. Miłosz pisał, będąc ojcem, mężem, prowadząc dość bujne życie międzyludzkie, będąc pełen, łaknął życia w różnych jego przejawach. Czapski jest do jakiegoś stopnia ascetą, to co je, to co pije jest mu właściwie obojętne, jak się ubiera. Miłosz nie był zdecydowanie gorszym artystą od Czapskiego, a wszystkie te rzeczy miały dla niego duże znaczenie. I tutaj jest jedna przynajmniej różnica. A druga, że jednak były chwile, kiedy Miłosz potrafił być bardziej bezwzględny od Czapskiego. I dla mnie takim momentem, ja to starałem się opisać w jednym z tekstów, jest rok 68, kiedy Giedroyć domaga się od Miłosza napisania artykułu potępiającego, no wiadomo, co się działo w marcu 68 roku w Polsce. Miłosz mu odpowiada, że ma już tego absolutnie dość, on nie może być ciągle zaprzęgany do jakiegoś zadania, on nie musi myśleć ciągle o tym udręczonym, okropnym polskim narodzie,
jest w Kalifornii, myśli, daje temu zresztą wyraz w piśmie też, niezbyt przyjemny nawet sposób. A Czapski wtedy do niego pisze, no dlaczego teraz, dlaczego tak złą chwilę wybrać, przecież wiesz, co się dzieje z Żydami w Polsce, co tam ludzie przeżywają, niszczeni przez Polaków, dlaczego teraz musisz akurat tak walczyć o swoją osobność, o swoją właśnie niepoddanie się jakiejś presji zbiorowości. I tu znów jest moim zdaniem bardzo ładny taki moment w postawie Czapskiego, który po prostu nie potrafi być dostatecznie bezwzględny. Albo jeżeli jest bezwzględny, to tylko wobec samego siebie, odmawiając sobie tego, co mu też sprawia radość i co jest mu potrzebne, bojąc się na przykład związków miłosnych, bojąc się może, że skrzywdzi tych, którym się zwiąże w tych związkach miłosnych. Miłość jednak, no co tu ukrywać, jest bardziej bezwzględny dla innych również. Tak sobie pomyślałem przez moment o tej sytuacji w Ukrainie dzisiaj i wobec tego kontekstu, o którym tutaj rozmawiamy, wojen wcześniejszych, że coś jest jednak innego w takim sensie, że dzisiaj te sprawy takich dramatycznych oskarżeń o zdradę, o niewzięcie broni czy wzięcie broni mają zupełnie inne znaczenie. Pisarze tacy jak wspomniany przez Andrzeja Sierchij Żadan też nie ma broni w ręku, ale to mówią mu jego wojskowi, jego współmieszkańcy w Charkowa, którzy odpowiadają za obronę militarną, mówią Sierchij, ty jesteś nam do czego innego potrzebny, nie bierz, nie twoim zadaniem jest dzisiaj branie broni do ręki. Są tacy ludzie jak Jurij Andruchowicz, właśnie Sierchij, którzy oddają się do dyspozycji, ale im wyznaczona jest inna linia frontu i dzisiaj wiadomo, że to budowanie opowieści, narracji, słowa ma olbrzymią wagę w tej wojnie i do tego są jakby desygnowani, chociaż są poeci tacy jak wydani przez nas Wołodymyr Bynio czy Walerii Puzik w tej serii ukraińskiej poezji w obliczu wojny, którzy są na froncie. Ale nie przypuszczam, żeby była między nimi jakaś taka przepaść, posądzanie się o zdradę, że jedni są, a drudzy nie. Po prostu elastyczność podejścia do tej sytuacji wojennej jest dzisiaj dużo szersza po prostu niż ta sytuacja grupy sztuki i narodu, na przykład, prawda, po jednej stronie, o której Irena dużo pisze w swojej książce, i po drugiej stronie Miłosza, prawda, i to łatwe posługiwanie się słowem zdrada czy innymi kwantyfikatorami. Troszkę się to dzisiaj inaczej rozgrywa, chociaż to, co jest ciekawe w przypadku, co próbowałem powiedzieć przy Simone Weil, że to są jednak osoby czy ludzie, którzy nie pozwalają sobie na takie łatwe rozstrzygnięcie tego problemu i to, że ktoś im powie, że mają czym innym, będąc pisarzami, się zajmować. Zajmują stanowiska, prawda, narażając się, prawda, że chce być w cywilu i chce tego frontu walki bronić i bronić tego bohaterstwa również po tej stronie, co już jest czymś innym. Ale ostatnie pytanie, zanim Państwu oddamy głos i poprosimy, żebyście się włączyli do tej rozmowy, to jest jeszcze taki aspekt dla obu i Miłosza, i Czapskiego bardzo ważny i to ich łączy, i ich relacje długo, aż do właściwie samej śmierci, to jest taki aspekt pracy duchowej. Zresztą mając poczucie, że żyją w kulturze czy w kraju, w którym w ogóle się tego wymiaru Marii z kolei kontemplacyjnego, duchowego nie ceni. I że pisząc takie dziwne książki jak Ziemia Ulro, właściwie się tylko narażają na ostracyzm tego, że zajmują się jakąś mistyką czy głęboko sprawami duchowymi. Ale moje pytanie właśnie będzie zmierzało na tym styku sztuki i życia, jakby tej kładki, o której Czapski mówi, żeby ją udało się przerzucić. Jakie znaczenie ma ich i jak jest rozumiana praca duchowa przez nich, czy wymiar duchowy? No, Czapski cały czas się oskarża w dzienniku o to, że nie poświęca czasu modlitwie nawet, że nie idzie
do komunii i tak dalej, ale przede wszystkim nie zostają za nim gdzieś tam, czy cały czas się echem odzywają te przedwojenne jeszcze, o których Mikołaj wcześniej mówił, pasje, prawda, czy poczucia. Bo Ireno, chciałem, bo ty napisałaś wstęp też do wspomnień starobielskich Czapskiego, czyli takiej pracy, którą on w tym jądrze ciemności, prawda, w gułagu wykonywał. Jakbyś mogła troszkę o tej pracy i o tym wymiarze właśnie obecności Czapskiego powiedzieć. Dziękuję. To było ten wstęp, który napisałam, to było do wydania w języku angielskim, wydania amerykańskiego. W związku z tym to było przedstawienie Czapskiego publiczności, która dopiero go poznaje, ponieważ jest wielki renesans Czapskiego, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, ale on jest bardzo, bardzo świeży, prawda? To znaczy ten mały tom, wybór artykułów na tematy, wybór, to znaczy takich pism rosyjskich, że się tak wyrażę, to znaczy właśnie wspomnień starobielskich i artykułów o rozmaitych malarzach został przygotowany przez Alice Wales, tłumaczkę i poetkę. Ja napisałam do tego wstęp, ale ten wstęp jest wstępem dużo mniej głębokim niż Mikołaj i Andrzej o tym teraz mówią, dlatego że chciałam przedstawić tego bardzo niezwykłego i dziwnego człowieka, prawda, jak tego autora i zachęcić ludzi do czytania. Ja też chciałabym tylko dodać jedną rzecz, zanim oddam mikrofon bardziej ludziom, którzy lepiej wiedzą na temat tych rozterek duchowych i wymiaru duchowości obu tych pisarzy. Chciałam powiedzieć, że jedną z rzeczy, to znaczy, że to, co ich łączy, to jest to, w każdym razie więcej wiem na ten temat u Miłosza niż u Czapskiego, to jest pewnego rodzaju brak konwencjonalności. To znaczy to, o czym Andrzej mówił, to znaczy bardzo indywidualne podejście do kwestii wiary. Też tu bycie dysydentem, nawet wewnątrz obrządków i wewnątrz myślenia o wizji Boga. To szczególnie właśnie dotyczy, wydaje mi się, Miłosza, który w którymś momencie, już jakby przygotowując się do śmierci, nawet napisał ten słynny list do papieża, prosząc o potwierdzenie tego, że jest dobrym, zgodny z doktryną katolicką, czy dlatego, że już się niepokoił tym swoim manicheizmem, i to właśnie, co mnie tak ogromnie pociąga w Miłoszu i co powoduje to, że się latami już nim zajmuję, to jest to, że on jest człowiekiem w jakiejś niewygodzie. W niewygodzie on jest źle, to znaczy z jednej strony jest to człowiek, jest to fontanna żywotności, twórczości, zdrowia, a z drugiej strony on nie umiejscowił się dobrze w polskości, nie umiejscowił się dobrze w religii, ma pewne ideały co do tego, jak powinno wyglądać życie osobiste, ale je łamie na każdym kroku. A wszystko to jest w jakimś ciągu myślenia, wątpliwości, zachwytu, wycofywania się. W związku z tym jest osobą, która mnie
do którego sięgam właśnie w każdej prawie sytuacji, bo nie tyle odpowiada na moje wątpliwości, ile je w jakiś sposób daje mi pozwolenie na to, żeby się wahać i zmieniać. Ja myślę, że to, co teraz mówisz, jest też jego taką strategią ścieżki duchowej, bo on bardzo boi się takiej sytuacji, w której byłby niewinny, prawda? Bo raz, że to nie czuje się sobą wtedy, ale dwa, że to usypia tą ścieżkę, prawda? To znaczy, to sprawia, że raczej stoisz w miejscu i to, o czym mówisz, że cały czas znajduje jakieś aporie, jakiś opór, jakiś głównie w sobie zresztą, prawda? I cały czas ten jego autokrytycyzm jest bardzo mocny, że często nawet jego interpretatorzy biorą to po prostu za dobrą monetę i tak po prostu oceniają jego drogę, a to jest jakaś strategia, która powoduje, że człowiek idzie może głębiej na drodze duchowej, prawda? I to bym nazwał jakimś ćwiczeniem duchowym również. Mikołaju. Tak, jeśli chodzi o twórczość i ten związek życia i twórczości, to może powiem bardzo krótko. To znaczy Czapski bardzo lubił cytować taki list Vincenta van Gogha do jego brata Theo, w którym van Gogh rzeczywiście w takich skrajnych momentach swojego życia pisał, że on chciałby pracować w ludziach, w krwi i mięsie, a nie w kolorach, w farbie. I rzeczywiście Czapski też, to znaczy tylko, że on tego nie rozumiał w sensie, że chciałby teraz oddać się pomocy charytatywnej, tylko żeby jego sztuka była naprawdę wyrazem rzeczywistości. To, co on powtarzał za Cezanem i Ingres, że chce mieć rację na naturze, że chce tę naturę oddać i uchwycić, co na pewno łączy go z Miłoszem. I to jest, myśmy dzisiaj rano jechali do państwa z Ireną Grudzińską-Gross z Warszawy. W sumie jechaliśmy dosyć długo, bo ponad 6 godzin zatrzymywaliśmy się. I tak chwilami rozmawialiśmy siłą rzeczy o tym i o Miłoszu, i o Czapskim, czyli trochę o tym, o czym będziemy tutaj rozmawiali. Zupełnie o tym nie rozmawiamy teraz skądinąd, ale ja w głowie i pewnie oboje zastanawialiśmy się nad pewnym, nad tą różnicą między Czapskim i Miłoszem. To znaczy, że jak uchwycić dla mnie skądinąd naturalne przeciwieństwo Czapski i Miłosz. A co mnie uderza w trakcie naszej rozmowy, to znaczy jest zupełnie na odwrót. To znaczy to, co chwytamy, to raczej jest ogromne podobieństwo. To znaczy, że to są ludzie, którzy, ja zdaję sobie sprawę i właściwie i na to nie starczy nam czasu, ale to byłoby zupełnie fascynujące. To znaczy pożreć się, bo naprawdę jest o co. To znaczy pokłócić się o te podobieństwa i różnice. Bo to wydaje się aż gotować. Trochę czasu jeszcze mamy. No. A poza tym przecież na Boga nikt tutaj nie będzie się kurczowo trzymał jakiegoś wcześniej założonego planu godzinowego. To, że zaczniemy czytanie fragmentów Miłosza i Czapskiego o 22:30, no to nikogo nie zaskoczy i nie zmartwi. Ale Irena mówiła, że będzie mdlała. Natomiast ja mogę coś powiedzieć o różnicy również, ale jednak najpierw też chciałbym powiedzieć o podobieństwie i też, no właśnie, bo my o czymś mówimy, a o jakimś wątku też nie mówimy, a to jest wątek niezwykle ważny, a łączący ich bardzo mocno. Nie do końca, bo tam znów będą pewne odcienie, ale chodzi mi o temat stosunku ich obu do polskiej prawicy, do polskiego nacjonalizmu i do polskiego antysemityzmu. Jaka jest postawa Miłosza wobec tych postaw, czy wobec tych, no dobrze, postaw właśnie, no to Państwo doskonale wiecie, nie ma sensu tutaj tego powtarzać, spotykamy się pod dworem w Krasnogródzie. Natomiast Czapski, jakkolwiek ma niejednokrotnie bardziej zniuansowaną tutaj postawę, to jednak w dzienniku wojennym właśnie daje bardzo wyraźnie
zapisuje bardzo wyraźnie swoje zdanie, to znaczy jest radykalnie przeciwko, przeciwko endecji, przeciwko nacjonalizmowi, prawicy skrajnej. On gdzieś wspomina, to już nie w dzienniku, że wraz z rodzeństwem, być może wraz z siostrami, a w każdym razie na pewno z Marią, przyjęli z radością właściwie wiadomość o zamachu majowym Piłsudskiego, ponieważ mieli nadzieję, że Piłsudski, biorąc władzę w swoje ręce, uwolni Polskę od groźby stoczenia się właśnie w tę skrajnie prawicową otchłań. Później gdzieś gubi to chyba, to myślenie polityczne, zajmuje się bardziej malarstwem, własną tą ścieżką, przede wszystkim artystyczną, ale wraca to do niego w czasie wojny. No także dlatego, że widzi, on mówił o armii, że to jest bardzo dla niego ciekawe pole doświadczalne, nazwijmy to tak, bo Polskę w gruncie rzeczy znał mało i dopiero w obozie, a później już na wolności w armii, poznawał Polskę w różnych jej wcieleniach. No i między innymi oczywiście w tym wcieleniu endeckim, mówmy to w jakimś takim skrócie, może nie do końca precyzyjnym. I on wręcz zastanawia się, jak się da rozstrzygnąć te upiorne polskie problemy, co właśnie z mniejszością żydowską, co, uwaga, to też istotne, co z mniejszością ukraińską, że tam sobie roją jacyś politycy, że Ukraińcy na pewno, że tak powiem, zaakceptują polską hegemonię, a może wcale tak nie będzie, bo będą nam pamiętać nasze pogromy, nasze palenie cerkwi, pacyfikację wsi. Co z tym zrobić? Marzy mu się, także jak wielu innym, Polska Jagiellońska, Polska wielu narodów, no powiedzmy nawet wręcz Polska od morza do morza. Mnie zresztą uderzyło to, że kiedy czytałem w dzienniku wojennym, a także w listach z Rosji, właśnie wspomnianego przez Mikołaja ambasadora Kota, o takim pomyśle tej grupy młodych oficerów w armii Andersa, konspiratorów. Oni publikują w pewnym momencie na przyjazd właśnie Sikorskiego taką mapę Polski rozciągającej się dokładnie od Bałtyku po Morze Czarne, przy czym Czapski, który był w to wprost zaangażowany, przewalczył, że tak powiem, między innymi on, że tam jednak mają się też pojawić nazwy Ukraina, Białoruś, prawda, że to nie jest wszystko Polska, on sobie zdaje sprawę z tej złożoności. Ale do pewnego stopnia ciekawe jest, że jak Ireno doskonale wiesz przecież, nieco wcześniej twórcy związani właśnie z Konfederacją Narodu publikują mapę Imperium Słowiańskiego w tej okupowanej Warszawie. Marzy im się, i to niestety jest groźniejszy odcień, bo to już nie są raczej mniej jagiellońskie, a bardziej nacjonalistyczne marzenie. Znów Polska, która będzie hegemonem w tym Imperium Słowiańskim, pokonane Niemcy, pokonane ostatecznie, ograniczone do swoich, powiedzmy, rdzennych terytoriów Rosja, w środku olbrzymi taki twór, ale w którym tak naprawdę najważniejszą rolę będą odgrywać Polacy. I oczywiście przeciwko tym postawom Czapski jest zdecydowanie jest im przeciw, przy czym nawet takie ma poczucie bezradności, bo wydaje mu się, że na drodze demokratycznej tego nie da się osiągnąć, że być może jedynie jakaś władza, przewrót polityczny w tej nowej Polsce, jakiś rodzaj rewolucji, uda się tego potwora powstrzymać. Ale jeśli mowa też o religijności, to znów można powiedzieć o podobieństwach, no oczywiście już żeśmy zaczęliście o tym mówić, ale są też wyraziste różnice. I żeby zacząć trochę dowcipem, nie za dobrym, ale jakby pochwytującym znowu coś poprzez anegdotę, no to powiedzmy tak oto. W Piotrogrodzie w roku 1917 Czapski, jak zaczął o tym mówić Mikołaj, jest członkiem właśnie sekty małej, początkującej sekty religijnej, której przywódcą duchowym, mesjaszem ma być Antoni Maryjski. Antoni Maryjski przeżywa następnie załamanie duchowe, zostaje z tej Rosji wywieziony. Ostatecznie staje się, jak pewnie państwo, część z Państwa o tym słyszała, wie, współtwórcą środowiska Lasek pod Warszawą, czyli zakładu dla ociemniałych dzieci, ale też takiego bardzo istotnego środowiska modernizującego się katolicyzmu. Do tych Lasek jeszcze w okresie międzywojennym przyjeżdżali artyści, pisarze, poeci, Jerzy Libert na przykład, na rodzaj takich rekolekcji, na właśnie odbycie pewnej drogi duchowej. W czasie wojny, w czasie okupacji trafia tam również do tychże Lasek Antoniego Maryjskiego, między innymi Antoniego Maryjskiego,
Czesław Miłosz i Jerzy Andrzejewski. No i ci z Państwa, którzy może pamiętają te wspomnienia Miłosza bodaj z roku myśliwego, uśmiechają się, bo Miłosz wspomina mniej więcej tak. Pojechaliśmy tam z Andrzejewskim, atmosfera była niezwykle uduchowiona i ciekawa, ale już w kolejce dojazdowej, tej warszawskiej, którą wracaliśmy do Warszawy, zwierzyliśmy się sobie nawzajem, że mamy teraz potworną, niezwykłą ochotę na wódkę i bewsztyki. I to dowcip jak dowcip, prawda? Ale ono jednak coś oddaje, to znaczy powiedziałbym, że Czapski jest bardziej seraficzny. Taki przepełniony wewnętrznym światłem. Miłosz jest bardziej materialny, bardziej cielesny. Sam Miłosz pisze o Czapskim, że on był arieliczny, o sobie zaś był, że raczej był tym ciemnym kalibanem zanurzonym w materii. Przy czym to moim zdaniem te postawy nie są bynajmniej, dla mnie przynajmniej, łatwe do jakiejś jednoznacznej, nie wiem, oceny czy nazwania, bo wydaje mi się, że w tej właśnie postawie takiej bliskiej mistycyzmowi Czapskiego też się potencjalnie kryje pewne niebezpieczeństwo. Dla mnie, i tu już kończę też jakimś rodzajem, tak czymś, co możemy się uchwycić jak pewnym konkretem. Dla mnie uderzające było to, kiedy przeczytałem jego rodzaj reportażu, eseju podróżnego o jego podróży do Hiszpanii w roku, jeśli Mikołaju się nie pomylę, 1930, prawda? Chyba tak. I on zwiedza między innymi Escurial, przypomina postać Filipa, króla hiszpańskiego, w tym czasie, kiedy Hiszpania w sensie dosłownym właściwie płynie krwią. Król martwi się, że nie dość dużo heretyków spalił na stosie, oczywiście dla ich dobra, dla zbawienia ich dusz. Sam siebie oczywiście też umartwia i kończy swoje życie w potwornych, cielesnych cierpieniach. Ja pomyślałem, że dla mnie, człowieka małej wiary i człowieka cielesnego, ta właśnie postawa radykalnej religijności, umownie hiszpańskiej, jest czymś do gruntu obcym, a czytając ten tekst widziałem, że Czapski wcale nie jest tak jednoznacznie przeciwstawny mu. Że jego ta postać tej niezwykle fundamentalnej, pewnej, namacalnej wręcz wiary Filipa właściwie fascynuje. I kończę, Krzysztofie, nie niepokój się. I przypomniałem sobie ostatnio moją ulubioną powieść, a jestem członkiem dość licznego, jak sądzę, klubu, dla których osób, dla których to jest ulubiona powieść, byli ważniejsi członkowie ode mnie, czyli Czesław Miłosz na przykład, a więc oczywiście Czarodziejską Górę Tomasza Manna. I w pewnym momencie Czarodziejskiej Góry Klaudia Chauchat, jak może Państwo pamiętacie, wraca do sanatorium Berghof, opowiada Hansowi Castorpowi, gdzie też była, co robiła przez ostatnie, powiedzmy, półtora roku, kiedy on za nią tęsknił na szczycie Czarodziejskiej Góry. Mówi, że między innymi zwiedzała Hiszpanię i widziała ten zamek, właśnie zamek, pałac, klasztor, jak ona mówi, Escurial, i mówi tak po rosyjsku, jakby tym akcentem, to nie jest ludzki zamek. To nie jest ludzki zamek. I w tym jest pewna głęboka mądrość, która byłaby bliska Miłoszowi, że ten, on potrzebuje tego wymiaru bardziej ludzkiego, nie radykalnego porzucenia tego świata, nie radykalnej właśnie skoncentrowania się na kontemplacji, na przykład na wewnętrznej ścieżce, własnej wewnętrznej ścieżce duchowej, tylko jednak pójście, może dlatego, że jest poetą, pójście do metafizyki, do transcendencji poprzez cielesność. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że no właśnie to jest taki przykład, Andrzeju, prowokacji, którą Miłosz puszcza i potem staje się anegdotą o tym bewsztyku w tramwaju, bo przecież wiemy, że to tak naprawdę nie chodzi o to, że on chciał zlekceważyć doświadczenie duchowe, które miał wcześniej, tylko po prostu chciał je osłonić. Po to, żeby. Znaczy, one... to jest, Krzysztofie, twoja interpretacja. Nie, to jest normalna praktyka ludzi, którzy dotykają ważnych spraw i nie muszą nie muszą się bać żartować, czy po prostu bronić je w taki sposób, który. Ale Miłosz nigdy nie był mistykiem właśnie i nie marzył do końca o tym doświadczeniu. Owszem, podziwiał Oskara Miłosza i uważał, że był człowiekiem ważniejszym od niego samego, ale jego droga była drogą poprzez materię i poprzez cielesność. Polemizował na ten temat z nim Józef Czapski, pisząc list do bodaj kultury, czy już może ze zeszytów literackich. Nie, ale jak wiesz, przepraszam, ale Józef Czapski mówił, że to właśnie jedynie Miłosz w naszej literaturze
dzięki Ziemię Ulro i innym książkom, ma szansę w ogóle dotknąć tej sfery, która jest ciągle pomijana. A to, że Miłosz oddawał berło główne Oskarowi, jest tylko dalszym elementem jego ścieżki duchowej, bo to człowiek duchowy jest czeladnikiem, a nie... I taka jest służba sprawom duchowym, a nie... Ale szczęśliwie dla nas i dla polskiej kultury Miłosz Czesław porzucił tą ścieżkę. Nie, nie, po ostatnie został wiersze, w słowie i w materii. Nie, po ostatnie wiersze, są, im bardziej, tym bardziej są duchowe i tym bardziej głęboko zanurzone. Ale też ostatnie wiersze Miłosza, powiedzmy sobie to szczerze, nie są najlepszymi wierszami Miłosza. Nie zgadzam się. I między traktatem moralnym i traktatem poetyckim, które są wspaniałe, a traktatem teologicznym, który niestety jest retoryczny, zachodzi zauważalna różnica. Nie zgadzam się z tym, ale to będziemy mogli dyskusji. Nie musimy sobie cały czas tak pić ściupków, no bez przesady. Właśnie, ale tu się głęboko z tym nie zgadzam i właśnie moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. To znaczy Miłosz realizuje do końca to posłanie, które mu przekazał Czapski, do końca życia. To znaczy, że ma wyrzeźbić w języku i w kulturze polskiej tą ścieżkę duchową, którą będzie szedł do końca swojego życia. Krzysztofie, jesteś drodzy prowadzącym Państwo to spotkanie, więc nie mogę tutaj... Tak, bo ja chcę... Ale na wszelki wypadek proszę pamiętać, że ja byłem przeciw. Tak. Bardzo dziękujemy. Bo chcę, żebyście Państwo się też włączyli do tej rozmowy. Bardzo proszę, ktoś z Was chciałby się... Tak, wysyłamy już, włączyć poprzez pytanie, Tim, bardzo proszę. Okay. Bardzo Wam dziękuję. Mam dwa małe komentarze i trzeci może trochę dłuższy. Pierwszy komentarz dotyczy braku obecności kwestii rosyjskiej i w ogóle rosyjskiej literatury. Przykładowo jest, jak koledzy lepiej ode mnie wiedzą, inna wersja nawrócenia Czapskiego od pacyfizmu, mianowicie, że miał ból w ząbie i szedł sobie do stomatologa i czystym przypadkiem leżała tam książka Brzozowskiego i zrozumiała od tej chwili, że jest jednak literatura polska, bo Brzozowski wielkim pisarzem jest. I od tego momentu zrozumiał, że jednak nosi odpowiedzialność, historyczną odpowiedzialność za jakieś konkretne społeczeństwo, że etyka nie jest abstrakcyjna. I mówię o tym nie żartobliwie, bo mi się wydaje, że u Czapskiego, tak jak u wielu z nas współczesnych, jest przekładanie wielkości rosyjskiej literatury z pacyfizmem. I że to, coś mi teraz razem przechodzimy, teraz, to znaczy ta dezimperializacja rosyjskiej kultury, być może ma coś wspólnego z tym, co przeszedł Czapski w tej chwili. Przynajmniej mi się wydaje, że warto o tym wspomnieć. Drugi do ciebie raczej, Ireno, komentarz dotyczy natury gwałtu. Bo mi się wydaje, że niewłaściwe jest mówić, że Ukraińcy odpowiadają tą samą bronią. Mi się wydaje, że tak nie jest, że gwałt i konkretne bronie, i taktyka, i strategia mają własne sfery. I że nam teraz w naszej kulturze, i to również w Polsce, tak jak w Ameryce, że nam brakuje tego słownictwa. Że brakuje słownictwa i brakuje konceptualizacji wojny. I dzięki temu brakowi troszkę, to znaczy dzięki brakowi kompetencji, myślimy o gwałcie może zbyt szybko metaforycznie, że to jest tak, tak, albo nie, nie. Podczas gdy gwałt, tak jak pokój, to jest właściwie cała sfera. I wojna jest bardzo skomplikowaną rzeczą i można
I można, można wykonywać wojnę na bardzo różny sposób. I że Ukraińcy akurat nie robią pewnych rzeczy, które Rosjanie robią. Tak jak przy okazji Polacy w roku 1939 nie robili pewnych rzeczy, jak robili Niemcy. Więc mi się wydaje, że musimy szanować jakby tę sferę językową i konceptualną. Mi osobiście bardzo nam brakuje teraz historyków wojennych. Historyków, którzy tak naprawdę znają się na wojnie. Mi się wydaje, że akurat teraz ich jest bardzo mało i że to nam przeszkadza. Moja dłuższa uwaga do wszystkich dotyczy kompetencji. Bo mi się wydaje, że co bardzo różni Czapskiego od Simone Weil na przykład, jest to, że Czapski kompetentnym człowiekiem był. Że on był kompetentny w bardzo różnych sferach. Że on był w stanie, znaleźć pieniędzy. On był w stanie skombinować, jak trzeba było. On był w stanie znaleźć ważnych ludzi. On był w stanie kontaktować kogoś, kimś. I że on to cały czas robił. I że on właściwie był ogromnie kompetentny. Że on był w stanie robić takie rzeczy dla instytucji wojskowej, kulturalnej, jakichkolwiek, który oczywiście Simone Weil, ale tak Czesław Miłosz nie był w stanie robić. W ogóle. I że z tej różnicy rodzi się innego rodzaju jakby odpowiedzialność, bo jakby człowiek jest kompetentny, to też jest odpowiedzialny jakby za swoją kompetencją. I jak człowiek jest niekompetentny, może uciekać od tego rodzaju odpowiedzialności. Więc jak ja patrzę na Czapskiego, widzę innego rodzaju po prostu dylemat u siebie, niż mógłby powstać u Simone Weil, czy nawet u Miłosza. Mianowicie, że on, tak jak Simone Weil, on chciał iść na całość metafizycznie. I za to ja go kocham, tak jak ja go kocham Simone Weil. On chciał iść na całość metafizycznie. Nie bał się głupio wyglądać metafizycznie, tak jak Simone Weil tego się nie bała. Ale jednak był w tym świecie kompetentny. Więc jemu się nie chciało pisać książkę o Pancewiczu, ale pisał. Jemu się nie chciało pisać na nieludzką ziemię, ale pisał. I nie chciało mu się. Nie chciało mu się w ogóle. W jego listach do przyjaciela to jest absolutnie jasne. Nie chciało mu się organizować propagandę. Tak, nie chciało mu się, ale właśnie w tej kategorii nie chce mi się jest jednak ważność. Więc jeżeli mówimy, że malarstwo dla Czapskiego to był tym, co jest tak naprawdę ważne. Być może, ale w tej kategorii jestem kompetentny, nie chce mi się, ale muszę. Muszę. To być może to jest innego rodzaju ważność. I Czapski różnił się od tych innych, od Miłosza tym, że całe życie się z tym musiał borykać, bo był kompetentny, był bardzo kompetentny. I w tym dzienniku, któremu właściwie żadnemu Polakowi nie może zabraknąć, tego nie widać, bo to jest Czapski o Czapskim. I oczywiście kompetentny człowiek, mówiąc o sobie, zawsze mówi, że jest niekompetentny. Tak? Zawsze mówi o wewnętrznych rozterkach i tak dalej. Ale on był ogromnie kompetentny i z tej kompetencji rodziło się rodzaj odpowiedzialności, której mi się wydaje nie widać u Miłosza, nie widać u innych malarzach, artystów, pisarzy. I że to właściwie różni, i jeżeli my jako myślicieli, filozofowie, inteligenci i tak dalej, jeżeli my nie widzimy tego elementu Czapskiego, to brakuje nam czegoś bardzo ważnego. I to dotyczy akurat wojny, bo Czapski był w stanie zabić człowieka. Simone Weil chyba nie. Simone Weil jednak szła na wojnę i to się nie skończyło szczęśliwie.
ale Czapski był w stanie zabić człowieka. On też w tym był kompetentny i to zmienia sytuację. I to dotyczy też Ukrainy i dotyczy Powstania Warszawskiego, bo jeżeli decyzja jest odpowiedzialna, też zależy od tego, czy ludzie, którzy wykonają tę decyzję w wojnie, są kompetentni. I Ukraińcy akurat mają to do siebie, wbrew stereotypom amerykańskiemu, polskiemu i rosyjskiemu, mają to do siebie, że jednak są kompetentni. Dzięki wielkie, Timie. Tak, patrzę po nas. Tak, proszę bardzo. Wiesz, nie rozumiem tego użycia słowa kompetentny. To znaczy, że miał pewną zdolność do czegoś, prawda? Że umiał to zrobić. Że mógł załatwiać pieniędzy. No, ale Miłosz też mógł. To znaczy, jeżeli to jest w porównaniu do Simone Weil, to oczywiście, ale w porównaniu do Simone Weil, to każdy jest kompetentny. Tak. Ale w porównaniu do Miłosza, Miłosz był bardzo praktycznym człowiekiem. Nie bardzo rozumiem tego, wiesz, nie wiem, czy to jest dobre słowo, nie rozumiem tego. Znaczy właśnie zastanawiałem się, czy rozsądne z mojej strony będzie polemizowanie w dodatku publiczne z Timothy Snyderem. Być może faktycznie nie mam racji i Miłosz był kompetentny, ale mi się wydaje, że jednak u Czapskiego to jest po prostu bardzo silna strona ale jego on osobistości. Potem przestał że być cały, kompetentny. Że cały czas ale on jemu, Miłosz jego proszono, na pewno nie był, jeżeli tak? mogę coś powiedzieć, Słucham. Moim przynajmniej zdaniem, Miłosz na pewno nie był przykładem artysty, który jest, że tak powiem, nieporadny w życiu codziennym. Pracował, robił karierę przed wojną, jaką taką, ale jednak zauważalną i był nawet z jednej strony materialnie usatysfakcjonowany, a z drugiej strony miał poczucie, że zawiera, że tak powiem, no pewne kompromisy i że wyrzeka się samego siebie. Podkreślał wielokrotnie, że bardzo obcy był mu wzór jakiejkolwiek cyganerii, na przykład bohemy i tak dalej, że właśnie taka praktyczna strona życia wcale nie jest mu obca i przyjemności z nią związane, ale ja rozumiem oczywiście, o czym, tak mi się wydaje przynajmniej, o czym pan mówi, że może Czapskiemu, chociaż był tym udręczony niejednokrotnie, trochę jakiś powód było łatwiej wyrzec się własnych ambicji i oddać siebie na służbę innym, tak jak najpierw się oddawał na służbę swoim kolegom kapistom w Paryżu, kiedy właśnie dla nich organizował te pieniądze, starał się o wystawy i tak dalej, a później na przykład działał właśnie w armii i wreszcie w kulturze paryskiej oczywiście. Przy czym mnie się wydaje, że pewien to jest jakiś niuans potrzebny, że to nie jest tak, że to jest dla niego tylko wyrzeczenie się, tylko ofiara, że on jednak czerpie z tego pewne emocjonalne zyski i sam o tym pisze w dzienniku, że jest przyjaźń, jest ciepło międzyludzkie, że dla niego taka chwila, że on chce być w ogóle pochwalony, prawda, przez innych, akceptowany, niesłychanie zależy mu na zgodzie między różnymi sprzecznymi żywiołami i gdybyśmy na przykład tutaj, żartując trochę sobie go wyobrazili, to on sam by powiedział, że każdemu z nas by przyznał rację, bo nie chciał, bo zależało mu na tym, żeby osiągnąć porozumienie między stronami, więc to, że on na przykład pracuje właśnie w armii, kieruje Wydziałem Propagandy, to też jest dla niego pewna przyjemność. On sobie z tego zdaje sprawę. Poszedłem do tego, spędziłem czas z tym. Owszem, może zdradziłem swoje powołanie, zdradziłem drogę rozwoju duchowego, ale jednak dało mi to też pewną radość. Więc to nie jest tylko martyrologia, tak ja to przynajmniej odbieram, ale no po prostu złożoność ludzkiej osoby. Ja bym chciała jeszcze wrócić. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, to znaczy to jest bardzo dla mnie interesujące, że powiedziałeś, że cały naród jest kompetentny, to znaczy, że Ukraińcy są kompetentni. To jest coś, ci, którzy prowadzą tą wojnę, mam na myśli konkretnie. Tak, aha. Ale zgadzam się, absolutnie zgadzam się i to jest bardzo ciekawe, to co mówisz, w jaki sposób zareagowałeś na to, co ja powiedziałam, to znaczy, że Ukraińcy odpowiadają tą samą bronią. Ja to myślałam, o tym myślałam w sensie bardzo prozaicznym. To znaczy, że jeżeli do nich się strzela, to oni też strzelają.
Ale masz rację oczywiście, że należy bardzo wewnątrz wojny zróżnicować to, co się robi. To znaczy, że wojna jest wymiarem moralnym także i że nie wszystko jest uzasadnione. To znaczy nie każda odpowiedź jest i że nie każda odpowiedź jest uzasadniona tylko dlatego, że się zostało zaatakowanym w ten właśnie sposób. I to jest bardzo ciekawe. Ja to no, ale jak rozumiem, chodzi też o to, że Ukraińcy się bronią i odpowiadają oczywiście przemocą na przemoc, to jasne, ale nie mordują, że tak powiem, w sposób zaplanowany cywilnej ludności, nie gwałcą, nie torturują, tylko po prostu walczą. Oczywiście jaki jest obraz konkretnej rzeczywistości, miliona tam spraw w czasie wojny, może kiedyś się dowiemy, ale generalna różnica, przynajmniej tak jak rozumiem profesora Snydera, no taka właśnie jest. Ja myślę, że jeszcze jest jedna ciekawa różnica, która dla nas jest jakimś tematem do przemyślenia. Ja myślę o tym od lutego właśnie i oczywiście nie udzielimy sobie tej odpowiedzi, choćby dlatego, że nie mamy na to czasu, ale że wydaje mi się, że w naszej polskiej kulturze tu i teraz, w naszej sytuacji, o wiele mocniejszy jest taki prąd indywidualistyczny, czyli jeżeli pojawia się perspektywa wojny, tego, że ta rosyjska armia pójdzie dalej, że znacznie więcej słyszałem moich znajomych, przyjaciół, którzy mówią, wyjeżdżamy po prostu. Gdzie, w jakim stopniu. I to, co mnie właśnie uderzyło, właśnie teraz już powtarzam się oczywiście w postawie Ukraińców, jest to, że bardzo wielu z nich właśnie nie wyjeżdża. I ten wspomniany Jurij Andruchowicz, którego znam, bo jest członkiem jury nagrody imienia Zbigniewa Herberta, a ja sekretarzem tej nagrody. Jak wybuchła wojna, no to pisałem do niego e-mail, jeszcze też w jakichś innych sprawach, ale z takim też pytałem, no gdzie ty jesteś? Czy jesteś w Ukrainie, czy jesteś może gdzieś poza nią, czy wyjeżdżasz, czy zostajesz? I jego reakcja była oczywista, natychmiastowa, wręcz oburzona, że ja w ogóle pytam go o to. Oczywiście, że zostaje, poradzimy sobie. Nasza armia nam poradzi sobie. Szkoda, że NATO nam nie pomoże w większym stopniu, ale jednak damy radę. I to jest dla mnie naprawdę coś uderzającego. Niech to będzie kompetencja w pewnych sprawach. Ja tylko powiem, że Ukraińcy nie odpowiadają przemocą na przemoc. To jest właśnie chyba ta kwestia językowa, o której też Tim mówi, że my sobie nie potrafimy poradzić. To, co prowadzenie wojny obronnej, to nie jest odpowiadanie przemocą na przemoc, prawda? Że musimy znaleźć inne kategorie językowe, rozszerzyć to, bo inaczej rzeczywiście potem sprowadzamy to do takich jednoznacznych i krzywdzących często sformułowań. To jest chyba ta kwestia języka bardzo ważna o wojnie, czy o tej rzeczywistości. Czym innym jest bronić życia niewinnych, a czym innym jest wykonywać przemoc na kimś. To nie są te same zjawiska. I jeszcze tylko słowo o Timie, bo powiedziałeś kompetencja i odpowiedzialność. Czasem w przypadku Miłosza wydaje mi się, że często jest najpierw odpowiedzialność, to znaczy, że on ujawnia te swoje kompetencje, za które czuje, że może być w pełni odpowiedzialny. Taką kompetencją dla niego jest język polski, literatura, za którą bierze odpowiedzialność jako gospodarz tego, ale na przykład w tych pragmatycznych rzeczach, czego my sami jesteśmy tutaj przykładem, jak wielokrotnie nam pomagał pragmatycznie, finansowo, kontaktowo i tak dalej, on nigdy tego nie ujawniał. To znaczy w ogóle uważał, że to są rzeczy, o których się nie powinno mówić, jakby nie czując, że to jest jakby ta jego odpowiedzialność w tym sensie, chociaż bardzo wiele, tak samo jak uważał, nie wiem, że to drzewko Yad Vashem, które ma posadzone, że to jest zasługa Andrzeja, bo uważał, że on w pełni wziął za to odpowiedzialność, chociaż jak wiemy ukrywał i pomagał i w Warszawie i potem gdzie indziej te rodziny, które Andrzej przerzucał z Litwy do Warszawy i tak dalej, ale nigdy nie pozwolił nazwać siebie, że to jest on, że to jest jego kompetencja jakby w tym, co mówisz, co jest też jakby ciekawym rysem jego osobowości, myślę, Miłoszowej.
Kto jeszcze z Państwa by chciał się włączyć do tej rozmowy? Bardzo proszę. Piotruś? Aha, przepraszam, jeszcze tam jest. Dobra. Ja bym chciał poruszyć wątek tutaj kobiecy. Ja pamiętam taką wypowiedź radcy carskiego Berga o kobietach polskich, że on może walczyć z powstańcami, z Polakami i z mężczyznami, natomiast nie może walczyć z kobietami. Napisał list do cara i ponieważ kobieta mało, że ogarnie majątek, że zrobi wszystko w gospodarstwie, to jeszcze urodzi następnego powstańca. Także może byłby to taki dosyć ciekawy wątek do tego pięknoduchowstwa tego francuskiego w stylu Wilde czy innego, gdzie muchy brzęczą, jak pisał Ortega i Gasset, a powóz się wywraca. Tutaj myślę, że warto mówić tutaj o pewnym pragmatyzmie. No i ten pragmatyzm ukraiński jest szokujący w tej chwili bardzo, no bo właściwie wojna jest prowadzona pragmatycznie, ale wojna się wygrywa, myślę, że właśnie tym, czego brakuje Rosji. No brakuje, może na razie będzie, Rosja to jest taki walec właściwie, ale wygrywa się kooperacją, można by tak powiedzieć, w sensie nowoczesnym. I tutaj, jeżeli ta kooperacja nie zawiedzie i te wszystkie więzi takie, może ja to nazywam postfordystowskie, zostaną utrzymane, no to może być jakiś tam sukces, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć trudne. Natomiast no, myślę, że wojna to jest przemoc jednak mimo wszystko, jakby nie patrzeć, niezależnie od tego, kto jej dokonuje, w jaki sposób. Oczywiście Ukraińcy tą przemoc ograniczają do obrony swojego terytorium, bo więc nie gwałcą kobiet, dzieci i tak dalej, to jest oczywiste. Natomiast myślę, że przemoc jest po obu stronach, bo to i okrucieństwo także. Także także bym się w taki sposób, tylko kwestia jest moralnego uzasadnienia i moralnej racji, oczywiście, która jest niewątpliwie po stronie ukraińskiej. To tylko takie dwie uwagi. Dziękuję. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Panie Wojtku, tutaj jeszcze jest głos. Piotruś, tutaj. W zasadzie przyglądam się tej dyskusji z punktu widzenia, czy dźwigamy rzeczywistość. Chyba nie dźwigamy rzeczywistości. I wojna w Ukrainie jest tym elementem probierzem. Damy radę, czy nie damy rady tej rzeczywistości podołać. Co jest w tej rzeczywistości? W tej rzeczywistości istnieje coś takiego. Została przywołana Simone Weil. W przeglądzie politycznym jest jej ogromne umówienie Iliady i ona jasno mówi, w świecie rządzi siła i ona punkt po punkcie analizuje Iliadę, która jest idealnym jakimś, prawda, przeszła do historii jako coś idealnego z humanizmu. To jest zaprzeczeniem to, co ona robi. I teraz pani starała się pewnego rodzaju wątek wnieść chrześcijański do tej wojny. Natomiast święty Tomasz z Akwinu i święty Augustyn powiedzieli jasno, wojna jest realną rzeczą i ma prawo być wśród ludzi. Wobec tego zadajmy sobie pytanie, jakie siły się zgromadziły na Ukrainie? Jakie siły przez te lat 20 się uformowały tam. Jeżeli my tej zagadki nie odpowiemy, będziemy błądzić między innymi tak jak dzisiejsze spotkanie. Tak. Ja chciałabym w jakiś sposób pociągnąć dalej to, co pan mówi, dlatego że my jesteśmy w sytuacji, to znaczy mamy tutaj spotkanie w zasadzie takie idealne, prawda, w pięknym miejscu i
i bardzo pokojowym miejscu, a jednocześnie wczoraj, czy to było przedwczoraj, pisarz Salman Rushdie, przedwczoraj, w takim samej sytuacji, absolutnie identycznej sytuacji, jak my się tutaj znajdujemy, został zaatakowany i teraz w gruncie rzeczy walczy o życie. Więc chciałam tylko podzielić się tym co jest realne, co jest realne, o czym pan mówi. Ten fenomenalny tekst Simone Weil, który był wydrukowany, który ona napisała podczas wojny, i który jest cały analizą właśnie zjawiska przemocy, jest jakby wracamy tutaj do samego początku naszej dyskusji, to znaczy do tego, czy jest możliwy pacyfizm, i bo wojna jest realna, ale przeciwstawianie się przemocy jest też realne. To nie znaczy, że jesteśmy skazani na pewnego rodzaju realność, na którą nie musimy reagować, albo możemy. Także to jest dobre, w pewnym sensie dobre zakończenie, bo to jest tekst klasyczny, który jest postawił kwestię przemocy w naszej tradycji, to znaczy tradycji europejskiej, klasycznej, a jednocześnie jego nie rozwiązując. No ale też my nie stoimy wobec jakiejś takiej aporii, że my tutaj rozmawiamy właśnie w takich, a nie innej sytuacji i że nie możemy robić niczego innego, bo bytujemy w różnych porządkach. Rozmawiamy tutaj o Czapskim i Miłoszu, ale równocześnie każdy z nas może na różny sposób uczestniczyć w walce Ukrainy przeciwko Rosji. No, jakiś czas temu, oprócz oczywistych tych gestów wszystkich pomocowych, jakiś czas temu pewnie wielu z Państwa, tak jak ja na przykład, wpłacaliśmy pieniądze na kupienie drona dla sił ukraińskich. No i to są konkretne rzeczy, chyba nie są potrzebne tutaj wielkie, że tak powiem, pomysły nowe, interpretacyjne czy jakiekolwiek inne, żebyśmy wiedzieli, co możemy zrobić. No jest to po prostu pewna podstawowa etyka pomocy i przyzwoitości. Tam się chciałem zauważyć, nie wiem czy słusznie, ale wydawało się, że już palce zostały podniesione przez przypadek. Tak. Drodzy Państwo, myślę, że będziemy powoli przechodzili do kolejnej części naszego spotkania. Zanim przejdziemy do przestrzeni Niewidzialnego Mostu, żeby zbiorowo czytać Czapskiego i Miłosza, to chcę, żebyśmy na moment po drodze zatrzymali się przy rzeźbie, którą Mykoła Krzyżaniewski, nasz rezydent z Ukrainy, artysta, rzeźbiarz z Winnicy, przygotowywał tu przez wiele dni i dzisiaj będziemy mieli odsłonięcie czy ujawnienie tej pracy. Zwróćcie Państwo na to uwagę, pojawił się nowy punkt w tej mikrokosmosie krasnogródzkim i to jest... nawiązuje, czy jest jakby wyciągnięte z takiej fotografii Czesława Miłosza zrobionej przeze mnie, kiedy żeśmy się tutaj po raz pierwszy może spotkali w Krasnogródzie, a może to już było drugim razem, kiedy już miał laseczkę wtedy i szedł tą aleją w stronę parku i nagle się tutaj pojawiła nowa rzeźba z tej fotografii właśnie zrobiona. Więc zapraszam po drodze do zatrzymania się przy tej rzeźbie, a tymczasem dziękuję pięknie Irena Grudzińska-Gross. Dziękujemy pięknie. Andrzej Franaszek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I Mikołaj Nowak-Rogozinski. Dziękujemy pięknie.